Jestem 22 czerwca 2023 roku z panią Miką Krajewską, drogą Krzysztof Bielawski. Jesteśmy w Warszawie. Wywiad nagrywamy dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Proszę opowiedzieć nam o swojej biografii, o swoim dzieciństwie, domu rodzinnym. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Od tak dawnych czasów trzeba zacząć. Dobrze, jakoś zacznę. No cóż, jestem dzieckiem powojennym, ale no nie tak długo po wojnie się urodziłam. Jestem jedynaczką. Moi rodzice właściwie przez całe dzieciństwo słyszałam o wojnie. I było to tak, że no nawet trudno powiedzieć, co w tym całym przekazie do mnie docierało, jak byłam taka mała. Ale myślę, jak patrzę wstecz, że rzeczywiście z wielu, wielu rzeczy, które się przecież działy w rodzinie przed moim narodzeniem, to te wspomnienia wojenne były jakieś najbardziej takie ciążące i chyba rodzice no, nie byli w stanie, nie było tej świadomości takiej jak teraz, jakby psychologicznej, które ogólnie się mówi o tym, o nieprzekazywaniu dzieciom traum i tak dalej, i takie rzeczy. No, rodzice przeszli wojnę w Warszawie, no i powstanie w związku z tym w Warszawie. Ja już tak może się ograniczę do najważniejszych, najprostszych rzeczy, które zapamiętałam. Dziadek zginął na początku wojny i to było tak, że cała rodzina była ustawiona no, po prostu pod ścianą w domu, w którym ja mieszkałam od dzieciństwa i zastrzelili dziadka, po prostu Niemcy wchodząc, zajmując Warszawę. Takie rzeczy robili, jak wiadomo. I moja babcia jeszcze usłyszała taką rzecz, jak tych dwóch młodych Niemców mówi jeden do drugiego, a po coś ty go zastrzelił, on tak dobrze mówił po niemiecku. Bo faktycznie w rodzinie mojego taty był taki kult kultury niemieckiej, ale oczywiście to się wszystko potem zawaliło, to było z czasów przedwojennych. Tata dostawał jakieś pisma fotograficzne, pronumerował z Niemiec. No, ponieważ sam był wykształcenia technicznego, był inżynierem, więc jeszcze tym bardziej wtedy te wszystkie sprawy się odbywały jakby w sferze kultury niemieckiej znacznie bardziej niż teraz. A mama była osobą, która pochodziła z Podhala. Mama się już w Warszawie urodziła, ale dziadkowie pochodzili z Podhala. Zresztą, co ja sobie bardzo cenię swojej biografii, mój pradziadek nauczał w tej słynnej szkole przemysłu drzewnego w Zakopanem. A czemu sobie to cenię? No z powodu związków emocjonalnych z Tatrami i z różnymi osobami mieszkającymi w Zakopanem i w okolicach. I takie bardzo miałam różne korzenie, dlatego że od strony taty był też taki chwalebny przodek. Ja sobie zawsze trochę żartowałam z tej pompy, z jaką ojciec o tym mówił, mianowicie Dominik Merlini, czyli architekt zasłużony bardzo dla Warszawy. I to od strony taty, mamy mojego ojca, natomiast od strony ojca to były korzenie tatarskie.
Także nawet moje nazwisko Zuchmantowicz jest dla wielu, no, może nie wielu, dla historyków rozpoznawalne jako związane z jakimś rdzeniem tatarskim. No, w każdym razie wiem, że nawet przed wojną jacyś przedstawiciele gminy muzułmańskiej przychodzili do taty, żeby namówić go na powrót na łono przodków, ale ojciec był bardzo daleki od tego. To był ścisły umysł i na sprawy religijne patrzył z dużym dystansem. No i wracając do tych przeżyć wojennych, rodzice bardzo ciężko przeżyli powstanie, ciocia zginęła no, w strasznych okolicznościach, siedzieli w piwnicy, bo potem było pole, a dalej Niemcy, to wszystko było na Mokotowie i właściwie te opowieści o tym, jak przeżyli powstanie i co się działo z sąsiadami i co, jak ciocia zginęła, no to wszystko bardzo było potem wspominane w rodzinie. Moja mama też, żeby nawiązać do wątku żydowskiego, znalazła się w Otwocku w sanatorium i była, no tak pośrednio, świadkiem likwidacji, znaczy likwidacji, to niewłaściwe słowo, no po prostu wymordowania getta. No dobrze, nie, prawda, jak to nazwać, transportu Żydów z Otwocka. I mówiła o tym zawsze z jakimś strasznym takim bólem i zdenerwowaniem. Mówiła o krwi, o no, strasznych rzeczach, których sama naocznie nie widziała, ale to się działo blisko wokół i ona była tego świadoma. No nie wiem, co dalej. No potem jako młoda osoba i nastolatka byłam tak dobrą uczennicą, ale też bardzo zainteresowana różnymi rzeczami poza szkołą. Aha, no rodzice byli ostro antykomunistyczni. Na różne sposoby mieli powody obawiać się kontaktu z władzami. No i ogólnie byli przerażeni tym, co się w Polsce dzieje. To znaczy, mama mówiła, że ona by nie miała siły przetrwać wojny, gdyby wiedziała, że się potem pod drugą okupację dostaniemy. I już jako studentka chyba, no tak, jako studentka, no wyraźnie miałam, nie, jeszcze w liceum, po pierwsze jeszcze w liceum zaczęłam się wspinać. To był krótki etap mojej kariery w sensie wspinaczki skalnej, ale niesłychanie ważny dla mnie emocjonalnie, no to może tak skrócę, bo to nie na tę rozmowę temat, ale jakoś ta atmosfera schronisk, to nie to, co teraz oczywiście, to byli, no bo to była bardzo mniejszościowa grupa, która nie była tak jak teraz w stałym kontakcie z mediami, przed kamerami, tylko takie, no dosyć ekskluzywne towarzystwo, ale nie w sensie oczywiście finansowym, tylko w sensie jakimś takim etycznym, ideowym. I ja tym bardzo, no bardzo to na mnie jakieś duże wrażenie zrobiło i zarazem siła tych doświadczeń górskich, łącznie z tym, że spadłam w lawinie. Ale nie tylko. To samo to środowisko, te wieczorne śpiewy w schronisku, do którego nie docierali żadni turyści, bo na przykład nie było dojścia przez tydzień czy dwa. To było dla mnie strasznie ważne i nadal właściwie jest, chociaż no, po górach chodzę bardzo
znikomo, ale bywam. No dobrze, ale miałam takiego ducha przygody w sobie chyba i odkrywania. I na studiach byliśmy taką paczką, która myślę, że jakoś chciała przekraczać tabu i dlatego też wspomniałam o tej takiej no, nastawieniu politycznym rodziców, czyli mojego domu. Że bardzo silnie odczuwaliśmy to, bo nie wszyscy byli znajomi w organizacjach młodzieżowych, prawda, no, komunistycznych, czy jak się wtedy mówiło, socjalistycznych. Ale ta taka nasza paczka bardzo była jakby zwarta ideowo. I też mieliśmy takiego ducha, żeby no, odkrywać to, co zakryte, czyli to było jakieś intuicyjne, czy nie było jakiegoś programu w tej grupie, tylko takie było intuicyjne, że te wszystkie rzeczy, które były kompletnie zakryte, takie tabu, już nie mówię o Żydach, ale wszelkie inne mniejszości, no, dla nas to było właśnie taki bodziec do zagłębiania się w to. I na przykład jechało się w Bieszczady, żeby rozpoznawać te znaki, że tam były jakieś miejscowości kiedyś, te resztki kwitnących sadów wśród czegoś, co wyglądało z zewnątrz jak las, zapomniane cerkwie. No i jakoś tak się naturalnie stało, że się zainteresowałam cmentarzami żydowskimi. Raz po prostu z kolegą poszliśmy na cmentarz w Otwocku. I to już było dla mnie czymś takim, znaczy całą grupą osób. No a potem cmentarz w Warszawie. I z przyjaciółmi chodziłam tam czasem, a potem coraz bardziej już jakoś tak fotografowałam, przy czym ja oczywiście nie miałam żadnego ani wykształcenia fotograficznego, oprócz tego, czego tata mnie nauczył, który bardzo był, no jakoś cenił sobie fotografię i to było ważne. Babcia i dziadek zresztą Tatry fotografowali i zostały po nich śliczne zdjęcia, takie ciekawe, no właśnie czarno-białe. A mama z kolei moja taką lubiła różnorodność, fantazję, była duszą artystyczną, chociaż była po prostu gospodynią domową. I myślę, że to się jakoś zbiegło, że ja zaczęłam już tak fotografować pod kątem artystycznym, chociaż ja nigdy wtedy tego tak nie nazwała, raczej po prostu pociągały mnie, czarowały mnie pewne jakieś kompozycje kamieni, przyrody, to zatopienie tego w przyrodzie. No i bardzo powoli zaczęłam się interesować tym, jak no właściwie skąd te cmentarze się wzięły. I wtedy jakoś, to chyba było już w tym okresie, poznałam męża Stanisława, przy czym myśmy się nie poznali z powodów żydowskich, tylko w komunie hipisowskiej. Bo to była też część naszej osobowości wtedy, jakkolwiek oboje byliśmy kujonami, ale w sensie estetyczno-ideologicznym mieliśmy za sobą różne takie przygody też zagraniczne, pobytów w jakichś komunach hipisowskich, a w Polsce był taki maleńki odprysk tego, ale to nas bardzo wciągnęło i tak żeśmy się poznali. O tym to można dużo bardzo zabawnych opowieści snuć, ale to już inna historia. Po czym mąż zaczął mnie karmić różnymi opowieściami o przedwojennych komunistach. Ja się dlatego śmieję, że dla mnie to był zupełnie obcy obszar. Znaczy ja miałam jakąś silną intuicję polityczną,
co było jak i po której być stronie, natomiast kompletnie mnie nie interesowała żadna wiedza na ten temat historyczna. Jakieś partie, które się dzieliły, łączyły, no a mąż zaczął mnie w to wciągać, no ale jakoś spotkaliśmy się właśnie na tym gruncie cmentarzy żydowskich. Można powiedzieć, już wtedy oboje byliśmy tym zafascynowani i zaczynaliśmy takie wspólne peregrynacje po Polsce. Przy czym ja miałam jakby większą potrzebę, żeby to dokumentować, opisywać. Więc w tym sensie, mimo że podróże były wspólne i też pewne zdjęcia są męża, to jednak cała potem obróbka tego i dokumentacja, zwłaszcza notatki, to było moje. I myślę, że żeśmy się w tym bardzo wspierali, będąc, jakby podchodząc z różnych, bardzo różnych temperamentów i różnych stron do tego. Ja się zaczęłam uczyć jidysz. Znaczy od pana profesora Datnera, więc właściwie bardzo jestem szczęśliwa, że jakiś taki bardziej osobisty kontakt miałam z nim, bośmy też mieli z nim kontakty jakby wynikające z naszego rosnącego zainteresowania żydowskiego i to rzeczywiście był niezwykły człowiek w sensie takiego autorytetu moralnego, duchowego i swojej historii wojennej. Myślę, że bardzo ważnym momentem, na pewno bardzo ważnym momentem dla mnie była znajomość z Markiem Holzmanem. Ja wtedy pracowałam w wydawnictwie Arkady i jakoś przez znajomego z Arkad poszło to spotkanie. Chyba wiedzieli w pracy, że ja się fotografią tak interesuję, a zwłaszcza właśnie pod kątem już zabytków żydowskich. I Marek Holzman, który też był taką zupełnie wyjątkową osobą, oglądał te zdjęcia. Pierwsze takie, które no były absolutnie z przekonania, że robimy to dla nas do szuflady, z ciekawości. Obejrzał je i powiedział, że to jest coś warte. I polecił mi swojego laboranta, który za niewielkie pieniądze, to nazywał się pan Płóciennik i byłam niesłychanie mu do tej pory jestem wdzięczna. Dlatego, że on naprawdę za niewielkie pieniądze, bardzo skromnie i bardzo z ogromną wprawą i talentem robił powiększenia. Skromnie w tym sensie, że no, on był specem, a ja byłam początkująca, ale on wszystko, jak mi zrobił, prawda, stykówki, to ja zaznaczałam, jaki kadr. On to wszystko akceptował, jeszcze nauczył mnie retuszu, sam czasem retuszował. I także opracowanie tych zdjęć to w bardzo dużym stopniu jemu zawdzięczam. I te osoby mnie jakoś tak, no po prostu pomogły w sensie fotograficznym, a Marek Holzman ponadto, no jakby tak poczułam takie zobowiązanie, że trzeba to robić. Nie powiem, że to jedyne było źródło, dla mnie też ogromnie ważnym źródłem, takim do dzisiaj inspirującym, są wiersze Jerzego Ficowskiego. No potem, ponieważ ja tak jakoś po amatorsku starałam się wszystko czytać, co wtedy można było, a było strasznie tego mało, strasznie. Jakieś przypadkowe rzeczy, ale czytałam wszystko o Żydach, o wojnie, ale współczesnemu pokoleniu to sobie trudno wyobrazić, jak kompletnie nic nie było, z czego można było korzystać. I no ale literaturę, prawda, co było osiągalne, to czytałam. Wiersze Ficowskiego w podziemiu oczywiście wychodziły. No myśmy byli poprzez męża, można powiedzieć, coraz bardziej w takim
kręgu opozycji demokratycznej, przy czym mąż już był zaangażowany, jak go poznałam. I myślę, że też zaważyło to na tym, że doceniłam go jako jego partnera życiowego. I wiersze Ficowskiego dla mnie miały coś takiego, no bo poznałam, ile się wtedy dało tej poezji już związanej z zagładą, ale tu było coś, że on potrafił uchwycić zagładę, ale też to milczenie potem. I te wiersze z tomu Odczytanie popiołów, w takim, no jeszcze mam to takie rozlatujące się samizdatowe wydanie, to były dla mnie niesłychanie ważne i one mi towarzyszyły w tych wędrówkach po cmentarzach. Coraz więcej czasu spędzałam, zwłaszcza na warszawskim cmentarzu, a poza Warszawą, no to głównie wspólne to były podróże. Jeszcze kto się do tego przyczynił przekornie? Biuro paszportowe. Ponieważ mój mąż nie dostawał paszportu, a odkąd się poznaliśmy, to jak każdy młody człowiek prawda, w tamtych czasach po prostu marzył, żeby wyjechać. I myśleliśmy o emigracji, chociaż rodzina męża to wcześniej rozważała w 1968 roku, szczególnie teściowa. I właściwie jakby została z tym rozważaniem takim w pół kroku. A teść i siostra męża i on no, chcieli zostać. I no, jakoś prawda, była taka potrzeba, żeby to jakoś nadrobić, tą niepamięć. No i te nasze wspólne podróże, aha, mówiłam o biurze paszportowym, no to w każdym razie było tak, że mąż już był wtedy zaangażowany, więc nie dostawał paszportu, no myśmy chcieli jeździć, podróżować, a tu rok po roku nic, no wiadomo, nie było wtedy czegoś takiego jak, prawda, wyrok, przez tyle i tyle lat państwo nie wyjadą, była niewiadoma. No i co się nie udało, to my w Polskę i fotografowaliśmy cmentarze. Mieliśmy przy tym mnóstwo ciekawych przygód. I nie nazwałabym ich tak, że to były jakieś takie starcia, prawda, naznaczone nienawiścią. Może teraz byłoby inaczej, nie wiem, ale wtedy było tak, zresztą dalej jeżdżę po cmentarzach czasem, no ale już mam inne priorytety i robię to od czasu do czasu. Było tak, że myśmy się wszędzie musieli dopytać, gdzie szukać cmentarza. Pierwsze wiadomości mieliśmy chyba w ogóle od Aliny Całej i od Andrzeja Czcińskiego, który wtedy, to jest historyk sztuki, prawda, który się, profesor w tej chwili, który się wtedy też już zaczynał zajmować cmentarzami, a Lina penetrowała te miejscowości, gdzie byli kiedyś znani cadykowie i badała, co ludność o nich pamięta. I w związku z tym jakieś tam nam wymieniła miejscowości. Przecież nie było czegoś takiego jak Jewish Poland in 3 days, ani żadnych szlaków hasyckich, tylko wszystko trzeba było samemu. I to było bardzo ciekawe, dlatego że ludzie przede wszystkim nic nie wiedzieli. Potem się strasznie dziwili, że ktoś w ogóle jakichś śladów żydowskich szuka. Dla nich ten cmentarz to po prostu była droga do GS-u, prawda, do sklepu na skróty. I nie mówię tego, że to była jakaś nienawiść, to była kompletna nieświadomość, takim jednak, jak się pogrzebało głębiej, takim poczuciem dyskomfortu z ich strony. Często, no bo bywało różnie, a często nam chętnie udzielali informacji. No przeważnie pytaliśmy starszych ludzi w tych małych miejscowościach. No bywało, że ktoś się odwrócił i spojrzał na nas podełba, ale to nie było dominujące. Jakkolwiek takie przygody różnie mieliśmy. Myśmy przede wszystkim byli
różniliśmy się strasznie. To przecież były lata 80. Myśmy byli jeszcze tacy bardzo post-hipisowscy, z jakimiś kolorowymi plecakami. Wszystko na grzbiecie nosiliśmy, jeździliśmy często autostopem. Dotarcie do różnych małych miejscowości to była niezła logistyka, bo na przykład był jeden autobus dziennie, a na ten autobus było, nie wiem, 150 osób się chciało dostać. Więc to zawsze było trudne, ale też i ciekawe. No i nie było gdzie spać, prawie nigdzie. Już nie mówię o małych miejscowościach, ale nawet w Zamościu, w Lublinie. I często jak żeśmy się dopytywali to o miejsca żydowskie, to nam pozwolono przespać. Na przykład w Zamościu biblioteka, w synagodze, a pani dyrektor wtedy pozwoliła nam się przespać na swojej takiej roboczej sofie w swoim biurze. Pamiętam nocleg w przedsionku starej synagogi w Krakowie. No to było wspaniałe, no bo wiadomo, że dawni żydowscy włóczędzy, czy biedacy, czy domokrążcy sypiali w przedsionkach synagog. Mam nawet takie zdjęcie, jak śpiworze leżę na takiej wąskiej ławce tam. Wtedy pan Eugeniusz Duda był dyrektorem i tak się nasza bardzo miła znajomość zaczęła. I właśnie wiele takich tropów prowadziło nie tylko na cmentarze, ale też do bardzo nielicznych osób, które chciały się zainteresować i nie miały jak. Byśmy w Warszawie nie mieli skąd zdobyć informacji, a w małych miejscowościach to już dopiero, ale z tych ludzi, takich pełnych zapału i ciekawości, narodził się jakoś, można powiedzieć, przez lata ten no, taki nurt, który przeciwstawia się takiej jakby nacjonalistycznej propagandzie, tej chęci zrównania wszystkiego, wsadzenia do jednej zaprogramowanej ideologicznie szufladki. Ludzi, którzy z własnej zupełnie takiej jakby z własnego impulsu, z potrzeby serca się tymi cmentarzami zaczynali interesować, a potem i zajmować. No i teraz oczywiście mamy takich osób dużo, dużo więcej, rozsianych po całej Polsce i bardzo dobrze, że powstają o tym książki, że są i naukowe, i takie właśnie no, szperackie, i monografie jakichś cmentarzy, i też są ludzie, społecznicy, którzy są gotowi swój czas i siły temu poświęcać. Nasi przyjaciele z Zakopanego i z Kościeliska na cmentarz w Czarnym Dunajcu zaczęli jeździć po prostu z własną kosiarką. Nie wiedząc też wiele o tym, jak się zająć należy cmentarzem, w tej chwili on już jest uporządkowany, czy tam te nikłe szczątki, które z niego pozostały. Myśmy mieli takie doświadczenia Atlantydy nawet w miejscach, które teraz jakby poszły w drugą stronę i są jakąś taką takim epicentrum żydowskiego, znaczy no, pseudo-żydowskiego często folkloru, jak Kazimierz Krakowski. Myśmy się zakradali, albo no, z wolą mieszkańców, którzy nas puszczali, ale to były jakieś korytarzyki zarośnięte pajęczynami, jakieś okienka na strychu, z których był dobry widok na cmentarz Remu. I to jest niezapomniane. No, w tej chwili jak wejdę z aparatem, fotografuję, idę tak samo jak wszyscy inni turyści, jak wielka grupa hasydów przede mną, jakaś wielka grupa młodzieży z jakiejś szkoły za mną, a wtedy naprawdę mieliśmy to poczucie odkrywania, a zarazem smutku, bo po prostu znajdowaliśmy ślady świeżych zniszczeń. Już nie mówię zapomnienia, no bo przyroda bardzo szybko sobie wszystko zagarnia. No to ja wiem i to nie jest tak, że jakieś samosiejki są dowodem na kompletne zapomnienie. Natomiast rozbite butelki, miejsca po libacjach, tak. Na cmentarzu Remu zrobiłam zdjęcia, których nawet do albumu potem nie dałam, bo bałam się, że po prostu każdy powie, że to jest ustawione. Mianowicie, idąc wśród tych haszczy i traw,
nagle widzę twarz, a to manekin był wrzucony przez mur. Konik na biegunach, to już konika dałam do albumu i na wystawy. I myśmy się, to jest jakby jeden wątek, to fotografowanie, drugi to poznawanie ostatnich starych Żydów w tych miejscowościach albo ludzi, którzy ich pamiętają. Pamiętam, jak w Wąchocku zaczął padać deszcz, musieliśmy z cmentarza się wycofać. No i myśmy rzeczywiście bardzo się starali wypytywać mieszkańców. Nie dość, no nie nagrywaliśmy, nie było technicznych możliwości, ale szkoda. I pani zaczęła opowiadać o wojennych losach Żydów, o jakichś swoich syberyjskich losach i zaczęła płakać. Przy tym myśmy się popłakali, znaczy ja przynajmniej. I takich spotkań było więcej. Albo jakaś taka ostatnia grupka Żydów w Tarnowie czy w Jarosławiu. To był jeden człowiek, którego nam wskazali. Na ławce w parku siedział pan tak na czarno ubrany, tak, znaczy nie jak hasyt, tylko jak elegancki, jak dżentelmen. Dookoła wszyscy tam jacyś na wielkim luzie w środku dnia w lecie, a on taki... No i takich rozmów mieliśmy ileś. A jeszcze inna rzecz, że oczywiście ja zaczęłam szukać wszelkich możliwych informacji o kulturze żydowskiej, o historii nagrobków i do tego właściwie dostęp dopiero miałam, jak zaczęli przyjeżdżać znajomi. Myśmy byli takim żydowskim adresem, nie jedynym, no, był pan Gebert i jeszcze inne osoby, do którego trafiali różni przyjezdni, wtedy bardzo nieliczni, bo jakoś się uważało, że tutaj to jest, nie wiem, tak jak Związek Radziecki, że przez tą granicę nie można się przedrzeć, a ci, co chcieli, to przyjeżdżali, także nasi znajomi, tak jak Michael Steinlauf, czy inni jacyś wybitni naukowcy. Tak, Sam Kassel, no żeśmy mnóstwo ciekawych osób, David Roskis z żoną, poznaliśmy w ten sposób dużo ciekawych osób, Gershon Hundert i ci ludzie zaczęli nam przywozić książki. I to zarówno książki do tego, żeby no, po prostu czegokolwiek się nauczyć o świętach, o obyczajach, jak i no, żebyśmy się tak mogli jakoś bardziej jako Żydzi zebrać. Bo równolegle z tym naszym poszukiwaniem, właściwie mówię to tylko o nas, bo trudno mi się tak na wszystkie wątki rozszerzyć, ale równolegle z tym była no, jakiś podobny proces, chociaż nie poprzez cmentarze, akurat poprzez cmentarze to Jan Jagielski, tak, i tutaj też bardzośmy współpracowali i byliśmy właściwie w stałym kontakcie, stałym i konfrontowaliśmy swoje znaleziska i tak dalej i to trwało potem latami jeszcze. Ale też no, zaczęły się pewne osoby interesować swoją przeszłością, ale właściwie nie swoją, swoich przodków. Bo to wszystko były osoby, no właściwie wszystko z niewielkimi, naprawdę wyjątkami, które no, miały przerwę w tradycji zupełną, spowodowaną wojną, ale też nastawieniem rodziców, czy jeszcze dziadków. Do najpierw asymilacji, a potem jakiejś nadziei z budowaniem nowej Polski na nowych zasadach. To oczywiście stały wielki, osobny wątek, o którym też bardzo często żeśmy rozmawiali, czy rozmawiamy ze znajomymi, którym no, mój mąż się prawda, i naukowo, i publicystycznie zajmuje, ale też jest to przeplecione z historią rodzinną, z historią teściów. Myślę, że to był taki moment, z którym się musiałam oswoić, bo ja przedtem nie miałam do czynienia towarzysko z osobami, które się jakoś przez komunizm przewinęły i to było
no coś, co musiałam jakoś się z tym oswoić, znaczy nie z mężem, który już był wtedy raczkującym opozycjonistą, ale z przeszłością teściów i ich środowiska. No dopiero potem nabrałam większej świadomości i się zorientowałam, że to są często ludzie, którzy przeszli przez łagry, przez straszną poniewierkę, a te części ich rodzin, które zostały w Polsce, a nie w Rosji, to z kolei no po prostu już ich nie miałam żadnej możliwości poznać. Tak jak babcia i ciocia męża, które też zginęły w czasie wojny. Jego mama, jej brat i dziadek przeżyli, właśnie w Rosji przeżyli, ale część rodziny wyemigrowała natychmiast potem z Polski do Izraela. No i takie stopniowe uświadamianie sobie właściwie, czym może być dziedzictwo żydowskie i konkretnie co oznacza w historii różnych osób. No to był proces, który był bardzo ważny i który dzieliliśmy z grupą osób, która no można powiedzieć, że była taka, to była jakaś rotacja. Część osób się zaczynała tym interesować, przeszła przez kilka jakichś naszych wspólnych spotkań, rozmów, potem przestawała, odpływała do innych spraw, często już z pewną nową świadomością swojego żydowskiego czy półżydowskiego pochodzenia, czy też przychodziły na te spotkania osoby z rodzin nieżydowskich, ale z, no, też tą potrzebą zgłębienia tych tabu, prawda, tej nieobecności Żydów, a jeszcze po marcu bardzo się do tego marzec przyczynił. Dla bardzo wielu osób to był bodziec do jakiejkolwiek świadomości żydowskiej. No zostały świetnie w różnych książkach, między innymi Joanny Wiszniewicz i Mikołaja Grinberga, ale też różnych innych zdokumentowane poprzez wywiady, ale myśmy takie rozmowy prowadzili no jeszcze bez tych książek, prawda? Dopiero próbując to wszystko zrozumieć. Myśmy z mężem, oprócz tego, że uczestniczyliśmy w tych spotkaniach, znaczy tak, te spotkania były współinicjowane przez grupkę osób, ale ileś osób było najbardziej aktywnych i w ich mieszkaniach się odbywały spotkania. To były takie 4 czy 5 mieszkań. Potem zostało to szumnie w historii powojennej Żydów polskich jako żydowski uniwersytet latający przekazane, ale wtedy myśmy tego tak nie nazywali. No w ogóleśmy tego nie nazywali. No było tak, że aha, to się umówimy, to pogadamy o tym, a potem o tym, a może zaprosimy prelegenta. Był i profesor Geremek, i Rafael Scharf, który po prostu dla mnie jest jedną z tych osób, które mi zawsze dodają skrzydeł i zobowiązują do pamięci. Marek Edelman. No te spotkania były naprawdę bardzo ważne. Też były bardzo ważne przez KIK organizowane te Tygodnie Kultury Żydowskiej, bo one jakby tak trochę przyciągnęły osoby, które nawet jeśliśmy się znali z tymi samymi ludźmi, aleśmy się znali w ogóle nie na gruncie żydowskim, tylko na przykład, no nie wiem, działalności opozycyjnej albo zainteresowania, nie wiem, czym teatrem, Tatrami. Także to było takie, no jakby takie ognisko, które skupiało
różne osoby, no i tam też były prelekcje i myśmy ze Staszkiem mieli swoje pierwsze wykłady żydowskie tam akurat. No a potem już w trakcie tych różnych podróży fotograficznych poznani ludzie nas zapraszali, no a potem oczywiście nas zapraszano na wykłady już za granicą. Ale wracając jeszcze do tych narodzin Żulu, jednocześnie było tak, że pewne z tych osób, ale zupełnie nie wszystkie, chciały, dążyły do zaangażowania religijnego i mój mąż tutaj na pewno był najbardziej zdecydowany. To jakoś wypływało z jego natury, z jego no, potrzeby duchowej, przy czym on to próbował realizować na różne sposoby wcześniej, nigdzie się tak całkowicie nie angażując. No, na tym etapie hipisowskim było tak, jak wielu osobom z naszego pokolenia były mu bliskie takie klimaty jakieś buddyjskie czy hinduistyczne, no może bardziej buddyjskie. Ale dopiero wtedy, kiedyśmy zaczęli, no my już jako ta dwuosobowa rodzina, obchodzić święta żydowskie, najpierw tak zupełnie po amatorsku, ale z niesłychanym, jakoś ja nie zapomnę tego, no to tak jak pierwsze kroki, które się stawia w różnych dziedzinach, w Tatrach, w miłości, to było coś takiego, nasz pierwszy szabat w Kazimierzu, na przykład nad Wisłą. To było coś takiego, że no ja po prostu każdy szczegół tego pamiętam. Myśmy nic o szabacie tak za bardzo nie wiedzieli, już nie mówiąc o jakichś halachicznych regułach, ale nawet jak, nie wiem, jak Żydzi amerykańscy obchodzą szabat, czy w Izraelu. I robiliśmy to po swojemu, ale ta aura, poczucie, że jesteśmy w miejscu, które no jakby oddycha tą pamięcią o Żydach, że to jest, że my to znów tam robimy z takim poczuciem, że no może to pierwszy szabat od, no od kiedy właśnie, w Kazimierzu. I to było coś niesamowitego. No i zaczęliśmy, tutaj mąż zdecydowanie był liderem, tak jak w różnych dziedzinach naszego życia, może oprócz fotografii, to no, tak jakby posuwaliśmy się w stronę religijnego podejścia do judaizmu. Przy czym to było no, bardzo powolutku, chociażby dlatego, że no, między nami a ludźmi, którzy przychodzili wówczas no nie do synagogi Nożyku, bo ona była zamknięta, tylko do takiego, no, takiego no, nie wiem, pakamery w Bejteinu, gdzieśmy się spotykali no, po prostu z czymś tak innym. Jakby to określić, no było to jakieś strasznie ubożuchne, no, a myśmy absolutnie, tu nie chodzi o luksusy, myśmy oboje w rodzinach mieli tak dość estetycznie, ale chociaż bez biedy, ale chodzi o to, że to byli ludzie, którzy swój judaizm wynieśli z Hederów. I z domu oczywiście. I nie potrafili o tym mówić w taki sposób, który był potrzebny naszemu pokoleniu. Mieli dużo podejrzliwości, ale też mieli dobrą wolę. Ale nawet te rzeczy, powiedzmy jakieś słowa czy sformułowania, które myśmy już zaczynali poznawać z tej literatury żydowskiej zagranicznej, powiedzmy nazwy świąt, oni tego nie rozpoznawali, wymawiali widysz, prawda, zupełnie inaczej i dla nich myśmy byli dziwakami. Że my się angażujemy w jakieś sprawy wolności Polski, a w ogóle wyglądamy inaczej i nie mówimy jidysz. Także to była bariera. To były ważne kontakty. Ja mile wspominam wiele z tych osób, ale to nie była nasza droga
do poznania judaizmu, a mój mąż, który jest no, z rodziców Żydów, też nie miał nic z domu, żadnej wiedzy na ten temat. Także właściwie to poznawanie dotyczyło w równym stopniu Żydów i nie Żydów, pół Żydów, ćwierć Żydów z tego środowiska. No oprócz może kilku osób takich jak Bela Schwartzman, ale to właściwie potem się tak zbliżyli, związali, która miała to z domu, czy Helena Dattner, no, która właśnie po ojcu, prawda, pewne wiedzę i podejście też przejęła, czy taka nasza przyjaciółka Rysia Zachariasz, która potem wyemigrowała do Izraela i której ojciec mówił jidysz, był komunistą i no, też jej nie przekazał wiedzy o tradycji żydowskiej. No i to był bardzo ciekawy proces poznawania tego. Pamiętam, że mąż coś takiego zawsze wspomina, jak jesteśmy pytani o ten okres, że pierwszy nasz seder w naszym domu prowadził nasz znajomy, no, polski Żyd, muzyk, muzykolog, który umiał to robić. A w następnym roku mąż prowadził i że mąż był wtedy na tym pierwszym sederze tym, który zadaje cztery pytania. No bo dzieci jeszcze nie mieliśmy, nawet byśmy nie wiedzieli, jak wychowywać dzieci po żydowsku. No a potem, tak, pobyty w Stanach były bardzo ważne. Ja przeszłam konwersję w synagodze, znaczy rabini byli konserwatywni, to jest synagoga taka ho, 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 brzmi to świetnie, Park Avenue, czy Park Synagog, może ona się nazywała, Park Synagog. Rabini byli częściowo naszymi znajomymi, jakoś tak poznajnymi przez innych no, religijnych Żydów już tam. No i było to coś z jednej strony bardzo ważnego, ale z drugiej strony no było tak, że to właściwie w Polsce takich możliwości nie było, więc się tego nawet nie rozważało. Więc nie było tak, że to jakoś w tym momencie nagle się coś w moim życiu gruntownie zmienia, dlatego że myśmy już święta żydowskie obchodzili wcześniej i nadal krok po kroku, łącznie z do teraz, swoją wiedzę i świadomość rozszerzamy. No oczywiście, że teraz jesteśmy na zupełnie innym etapie. No, mąż pisze, wykłada na ten temat, prowadzi modlitwy i prowadzi czasem całe po prostu modlitwy. Czyta Torę, czy no, śpiewa, prawda, z kantylacją bardzo ładnie Torę. Ja mam wykłady o tradycji żydowskiej, od bardzo wielu lat prowadzę warsztaty na ten temat, ale to wszystko przychodziło po trochu, no z tym, aha, jeszcze takim niesłychanie ważnym elementem były obozy w Wywałdzie. Rabin Szudrich, który wtedy był dyrektorem Fundacji Laudera w Polsce, stworzył niesłychany klimat. Znaczy to oczywiście nie był tylko on, tam byli od strony amerykańskiej zaangażowani rabin Haskel Besser i rabin Lieber, którzy byli no, hasydami, prawda? Właściwie ortodoksyjnymi Żydami. Natomiast rabin Szudrich miał w sobie
pierwiastki rabiniczne i pierwiastki hipisowskie, tak bardzo uogólniając mówię, ale był absolutnie komunikatywny dla osób z naszego pokolenia i to właśnie spowodowało, że myśmy od niego oraz przyjeżdżających pod jego egidą różnych wykładowców uczyli się judaizmu, a nie od starszego, poznanego tutaj pokolenia. Chociaż, jak mówię, mnie fascynowało to i wielkie na mnie wrażenie zrobiło wizyty w synagodze Remu, gdzie była to grupa osób, które wtedy nazywaliśmy grupą staruszków, a teraz to pewno byli młodsi od nas. Ale w każdym razie to nie jest tak, że jakoś oni nas zawiedli, no po prostu musiało to przejść takie różne etapy i rzeczywiście najwięcej skorzystaliśmy dzięki obozom lauderowskim. Też muszę powiedzieć, że Lauder potrafił zrobić coś takiego, czego nie potrafiły różne organizacje inne żydowskie, czy może tacy przyjeżdżający, że tak powiem, oficjalnie Żydzi inni. Oni jakoś uważali, że trzeba sprawy załatwiać Żydami. Oni uważali, że sprawy trzeba załatwiać z władzami. No, spotkali się z jakimiś Żydami tutaj, prawda, to tak bardzo oficjalnie. Natomiast Lauder zrozumiał, że ci Żydzi, którzy chcą czegoś nowego, nie są związani z politycznym systemem i z establishmentem, najczęściej wprost przeciwnie. I nie tędy droga. I on po prostu kilka już poznanych osób, chociażby jak mojego męża, jak pana Geberta, spytał, kogo by zaprosić na takie spotkanie. I on tędy szedł, czyli jakby taką oddolną drogą. No i na tych spotkaniach się wykluła z dyskusji taka potrzeba, że jest potrzeba edukacji i miejsca, gdzie my możemy się spotykać jako Żydzi, przyciągać innych, często z miejscowości, gdzie oni byli jedynymi Żydami. No i tak się stało. Pierwszy taki duży obóz, bo najpierw było jakieś dwa chyba takie próbne, ale potem taki duży był w Zaborowie pod Warszawą, a potem już były w Rygwałdzie, w takim wynajętym ośrodku, który zarazem się taką wspaniałą przestrzenią odznaczał. No zieleń, tak zróżnicowany teren. To bardzo ważne, że to nie było jakiś, nie wiem, ośrodek konferencyjny pod Warszawą, tylko, czy nawet pod Krakowem, tylko że to było takie zatopione w przyrodzie. Dla mnie to było ważne, a dla innych też, na takim pochyłym terenie. No i pamiętam, jak na tym pierwszym obozie w Zaborowie wchodzę do tej, bo to w tym pałacu było, do głównej sali, a tam właśnie jakieś wolontariuszki amerykańskie malują na podłodze, mają plakat i malują jakiś wielki, mają papier i malują jakiś wielki plakat właśnie, nie wiem, witajcie, po hebrajsku też, czy Szabbat Shalom. I dla mnie było to coś tak niesamowitego. Myśmy swoje różne takie niezależne od władz akcje, zwłaszcza w stanie wojennym, no inicjowali, robili, ale to było wyraźnie z takim no jakby stygmatem pokątności i pewnego nawet no ukrycia tego, prawda, dlaczego ten uniwersytet się latający nazywał, bo myśmy się nie spotykali w jednym miejscu, tylkośmy się umawiali przez telefon. Jak się potem okazało, to on i tak był nieźle namierzony przez władzę, ale no wtedy myśmy się
tym aż tak nie przejmowali. To znaczy osoby, które działały już tak w podziemiu bardziej ryzykownie, czyli prawda w druku niepodległej prasy, nie żydowskim, tylko w ogóle, no to te wszystkie rzeczy były dużo bardziej zagrażające. A ja myślałam na taką grupką Żydów rozgadanych, kto się tam będzie przejmował. No i spotykaliśmy się w mieszkaniach, ale jednak z zachowaniem środków ostrożności. Także potem to wejście, proszę bardzo, tutaj wszyscy mogą wszystko głośno. I to było dla mnie coś niesamowitego. I wtedy mieliśmy już dzieci. Starszy syn się urodził w 87 roku, a młodszy w 90. I w związku z tym nasi chłopcy się już w domu z żydowskimi świętami wychowywali. Ja jako matka wtedy byłam tak całkowicie w to zaangażowana, że jakąś swoją ambitną, artystyczną działalność przerwałam. Kiedy zaczęły się obozy lauderowskie, już mieliśmy dzieci. No i te nasi synowie już wyrastali w domu żydowskim, w tym sensie, że obchodziliśmy święta żydowskie, czyli oni mieli to od kołyski, mówiąc obrazowo. Kiedy był ten obóz w Zaborowie, to starszy syn miał 3,5 roku, a młodszy miał pół roczku. Macierzyństwo było dla mnie takie nietypowe, no bo młodszy syn się urodził z zespołem Downa, więc to wymagało jakiejś ogromnej pracy, żeby się przestawić na inne życie właściwie. Ale myślę, że te obozy były jednak też jakoś bardzo ważne pod tym względem, że prawda, jak się takie dziecko rodzi, to człowiekowi się wydaje, że cały świat został na wierzchu, on wpadł do czarnej dziury. I że z tej dziury nigdy głowy nie wystawi i tego świata nie zobaczy. Przy czym to jest subiektywne, bo myśmy zawsze mieli dużo przyjaciół i w każdej takiej sytuacji wsparcie jakieś psychiczne było. No, organizacyjnego to do tej pory nie ma, w sensie jakiegoś wsparcia władz w tych sprawach. No, to jest zupełnie inna historia. Ale tam też było tak, że to była taka naturalna jakby część dla nas życia, rozmów, że prawda, że ten syn jest w takiej sytuacji, przyjaciółki go tam sobie brały na ręce, lulały i dla mnie to oswajenie tego innego macierzyństwa też było ważne, a z kolei starszy miał kolegów, z którymi potem znalazł się w przedszkolu żydowskim, któreśmy zakładali dosłownie w kilka osób. No i te osoby, niektóre z nich są nadal w kontakcie, potem przedszkole się rozszerzało, potem się przenosiło, to było wszystko prywatne na początku, zresztą to właśnie przez Fundację Laudera umożliwione, no a potem się rozrosło w szkołę, z którą też miałam związki przez 20 kilka lat, znaczy uczyłam tam plastyki, tak jakby tradycji żydowskiej poprzez plastykę. A zaczęłam to też na obozach Laudera robić. Ja nie byłam z wykształcenia nauczycielką, byłam anglistką, ale tak naprawdę całe życie mnie ciągnęło po pierwsze do sztuki, różne rzeczy z tym związane robiłam od zawsze. A po drugie, to był taki okres, kiedy to wszystko się działo tak spontanicznie. To znaczy, kto co potrafi, to ręce na pokład i robimy to razem.
I na te obozy przyjeżdżali ci prelegenci z zagranicy, głównie ze Stanów, i to było ważne, ale stopniowo też się tak działo, że osoby jakoś, które czegoś się nauczyły, coś zrobiły, miały możliwość opowiedzenia o tych swoich dokonaniach. Więc, no a ja tam, mój wkład tam był właśnie opieka nad dziećmi, w sensie zajęć plastycznych z kultury żydowskiej, czyli wszystkie jakieś tam makieta Jerozolimy z kartonu w posokach, nie wiem, jakieś przedstawienie purimowe w środku lata, i ja to bardzo lubiłam, w szkole też to lubiłam, ale na tych obozach to po prostu były jakieś moje pierwsze kroki w tej dziedzinie, i bardzo, bardzo to było wspaniałe. No i się jakieś przyjaźnie też wtedy pozawiązywały, przy czym dla części osób, że już wybiegnę w przyszłość, to jakby związek z tym, czego się nauczyły na tych obozach, pozostał, bo albo robią coś żydowskiego, albo no w międzyczasie sami już zostali prowadzącymi takie czy inne wyjazdy żydowskie, wykładowcy i tak dalej, a część osób przez nie się przewinęła i no już się dalej tym nie zajmowała. A jednocześnie było to ważne, dlatego że myśmy się spotykali już nie w wybranej grupie znajomych, tylko to byli ludzie z bardzo różnych środowisk. I z wielkomiejskiego, i z małych miasteczek, no też z po prostu różną bardzo historią osobistą pod kątem żydowskim, albo z tą nieświadomością, albo z jakimś tam przekazem, który był przed całą wioską ukrywany od rodziców, prawda, pochodzącym. No i te nasze dzieci, które razem biegały, i po prostu jak się tam przyjeżdżało, to nagle za bramą tego ośrodka, a to był duży i taki właśnie fajny, dziki teren, nagle byśmy mówili, że to jest jak alija, że nagle się znajdowaliśmy w świecie żydowskim. No i były kontakty tam z miejscową ludnością, prawda, chodziliśmy do baru czy coś, to wszystko jakoś harmonizowało, nawet jak nasi rozrabiacy tam jakiś szkód narobili w kaplicy, to też jakoś to się udało wspaniałym dyplomatycznym talentem rabina Szudricha załagodzić. Był jakiś, nawet ksiądz nas tam odwiedzał, były jakieś takie spotkania, no ale bardzo było ważne to, że też byli ludzie różnych pokoleń. Czyli to było takie jak rodzina, no bo jak jest jakiś, nie wiem, kurs, to przeważnie ludzie przyjeżdżają tak dobrani, prawda, jakąś specjalnością, wiekiem poniekąd też, a tam właśnie było wszystko i były potem już obrozy, się zróżnicowały, osobno były młodzieżowe, zresztą ta młodzież była taka, że rzeczywiście trudno było z nią wytrzymać, no, moja też, znaczy, tak, częściowo. No, osobno rodzinne i osobno dla dzieci Holokaustu. I to, no, to wszystko się jakoś tam sprawdzało. Myślę, że niektórzy bywali na wszystkich tych obozach. Zresztą i to było naprawdę dla mnie, jak zamknę oczy i widzę ten taki jakby rój pszczół, te dzieci, które się rozbiegają po trawniku w Rychwałdzie, to wydawało się coś no niesamowitego, a potem te dzieci razem malują plakat na szabat, wspólnie rozrabiają, wspólnie tam, nie wiem, udają Hamana na przykład wszystkie naraz. I to było doświadczenie naprawdę. No i szabaty tam też jakieś bardzo wyjątkowe. Robiliśmy to na dworze.
przywitanie szabatu. Także ten klimat dla wielu osób jest, i także tych dzieci, które już teraz są dorosłe, to jest coś takiego zupełnie wyjątkowego. Co by tu jeszcze o tym można było powiedzieć? Aha! Ja może ten wątek taki osobisty, związany z cmentarzami, bym coś o tym chciała powiedzieć. Kiedy no właśnie, kiedy zacząć? Jak właściwie trzeba zacząć od tego, że te zdjęcia wszystkie szły do szuflady, ale te powiedzmy z lat, no tak, bo tak, była Solidarność, a potem był stan wojenny, więc tak. Kiedy był ten karnawał Solidarności, udało się zrobić wystawę fotografii. Tutaj też jakoś pan Marek Holzman mnie zapewne komuś zarekomendował, bo byłam taką osobą znikąd. A to było tak, że wtedy wszystko, jakby wszyscy próbowali nadgonić te wszystkie rzeczy, które były schowane pod dywanem, wyciągnąć na wierzch. I pamiętam, że przed moją wystawą była wystawa o Józefie Piłsudskim w Galerii Fotografików i że ta zbitka była z jednej strony, ja nie mówię tu, żeby jakby swojego podbudować, tylko że to było charakterystyczne. Nie można przedtem było jakby w ogóle pokazywać, czy zwłaszcza gloryfikować Piłsudskiego. I nie można było pokazywać cmentarzy żydowskich. Przecież jak myśmy jeździli, to w jakichś przewodnikach po miejscowościach, przeważnie w jakichś takich skromnych broszurkach, ani słowa o Żydach. W jakimś takim lokalnym muzeum, pamiętam w Kielcach byliśmy, taki jakiś no, po prostu gabinek pamięci Kielc, ani słowa o Żydach. I tak było właściwie wszędzie. I w związku z tym te zdjęcia, które tam się pojawiły, to były już takie duże powiększenia, do których ja dobrałam cytaty z wierszy Ficowskiego. Tak jak mówiłam o tym, że dla mnie to było tak niezwykle ważne, że mnie te jego wiersze jakby w głowie rezonowały, jak jeździłam po tych cmentarzach, to wybrałam fragmenty, poznałam się wtedy z Jerzym Ficowskim, on to zaoprobował do wystawy i one były na planszach między zdjęciami powieszone i tak zresztą było na moich późniejszych wystawach i w Polsce i za granicą często też robione. No i ta wystawa w roku 80 miała, dobrze mówię, nie, w 81. W każdym razie, no tak, jak Solidarność już, no tak, to stan wojenny był w 82, prawda? Pierwszy, no tak, ale już w drugim w lecie nie mogłabym mieć wystawy, tak. Czyli to było ta wystawa w 81 była rzeczywiście z tych wszystkich powodów jakimś takim no, nie. Eye-opener jest to dobre określenie po angielsku. Nie wiem, no czymś, co wielu osobom otworzyło oczy. Ja byłam sama tym zaskoczona, bo ja po prostu widziałam w tym jakąś taką poezję, odkrycie, takie właśnie wydobywanie z zakątków czegoś zapomnianego, a ważnego. I myślałam, że to tylko ja to widzę, a się okazało, że bardzo dużo osób wpisywało się
I wtedy, i później w innych miejscach na podobnej czy wystawie, że nie wiedziało w ogóle, że coś takiego istnieje, że przechodziło koło cmentarza żydowskiego, nie zwróciło uwagi, że tam jest na przykład są lwy wyrzeźbione. I też jakieś takie bardzo emocjonalne wpisy mówiące o tym, że jakie straszne, że to jest zapomniane, jakie straszne, że to jest zapuszczone, że tam się odbywają jakieś wysypiska śmieci są robione, czy odbywają się libacje. I rzeczywiście to było dla mnie no, jakimś wielkim takim bodźcem, żeby się poruszać dalej w tym kierunku. No i był zapał i były plany i były, zaczęły być plany na książkę, do czego też mnie Marek Holzman zachęcał. No ale przyszedł stan wojenny, wtedy mieliśmy już zupełnie inne rzeczy w głowie przez jakiś czas, ale książka już powstała. Tyle tylko, że no, utknęła jakoś na etapie produkcji. Nie wiedziałam nawet na jakim etapie, ale na etapie powstawania jej było bardzo, no bardzo to było dla mnie dobre, twórcze i ciekawe. I nawet z punktu widzenia mojego obecnego borykania się z próbą wydania książki o moich wycinankach, to sobie myślę, Boże drogi, jak to możliwe, byłam taka niedoświadczona, tak mi dobrze poszło. Marek Holzman poznał mnie z świetnym grafikiem Hubertem Hilscherem, który przy całym swoim wielkim doświadczeniu nie zachowywał się wobec mnie jako taki no, paternalistyczny znawca, tylko wprost przeciwnie. Pytał mnie, a jak pani by ułożyła te zdjęcia? I ja od niego bardzo dużo skorzystałam i on moje oba albumy opracował graficznie. I to jest, to było dla mnie strasznie ważne. No i ten pierwszy album, podobnie jak wystawa, stał się dla wielu osób czymś takim, no właśnie bodźcem do poznawania tych spraw, przy czym on miał przygody, dlatego że on powstał jeszcze przed stanem wojennym, a w stanie wojennym zatrzymano jego, no nie wiem co dobrze, ale się dowiedziałam potem, bo wtedy się tym nie interesowałam, jakoś to tak bardzo nas przygnębiło, że przygnębiło, raczej zmobilizowało do działania w innych sferach pomocy, że połowa naszych znajomych w ciągu nocy została internowana, że w ogóle nie myślałam, co się dzieje z albumem, a potem się okazało, że on był maglowany w sensie decyzji na jakimś wysokim szczeblu i że miał iść na przemiał. Jakieś zastrzeżenie podobno jakiegoś tam partyjnego speca od propagandy było takie, że tam jest Warszał, a on miał 4 wersje językowe, no i w niemieckiej było Warszał. Ale nieważne, chodziło chyba w ogóle o temat. Nie wiem, jak to się stało, dość, że on się w końcu ukazał. I jak się ukazał, to możliwe też to nasze gdybanie, bo przecież nie wiemy co i dlaczego i jak taka autorytarna władza decyduje. Natomiast możliwe, że z powodu okrągłej rocznicy getta, znaczy powstania w getcie i perspektywy, że przyjadą różni obcokrajowcy, to jakoś w końcu on nie poszedł na ten przemiał. No i jak już się ukazał tytuł Czas Kamieni, polski tytuł, a te inne wersje były po angielsku, francusku i niemiecku, to bardzo szybko zniknął. Rzeczywiście cieszył się dużym powodzeniem. Trochę też było wtedy tak, że się każdą książkę kupowało, która była na jakiś taki szczególny temat.
człowiek się nie interesował Romami, a kupował książkę Jerzego Picowskiego, bo to też jakaś taka tematyka, no, którą trzeba jakby samemu rozpoznawać. To trudno określić. No było tak, że się w każdym razie takie niepropagandowe wersje historii wyłapywało w różny sposób. No i ja się bardzo cieszyłam. Ja panią Annę Kamieńską poprosiłam o wstęp, ale te wszystkie tam, powiedzmy, już wtedy o symbolach dużo wiedziałam, ale bardzo się cieszyłam, że ta poetka napisała wstęp do niej. Ale do drugiego, no trudno wieść wydania, bo to była na nowo przygotowana książka z dużą częścią tych samych ilustracji, ale zupełnie nowym układem graficznym, która wyszła tylko po angielsku 10 lat później. To tam ja już napisałam wstęp, zresztą przedmowę taką napisał Rafael Scharf. Ale ja napisałam wstęp, bo ja przez ten czas chciałam jakby zawrzeć tam wszystko, czego się dowiedziałam o symbolice, o historii cmentarzy żydowskich w Polsce. Teraz jak na to spojrzę, to jest dużo naiwności, bo od tego czasu mnóstwo osób się tym zajęło, prawda, profesjonalnie, z bardzo starannym aparatem naukowym. Ale ja wtedy, jak na tamte czasy, to bardzo dużo jednak tego zebrałam, jakichś przedwojennych publikacji, docierałam do czego się dało, o sztuce żydowskiej z kolei, z tych, które mogłam już ze Stanów przywieźć po pierwszych podróżach i wystawach w Stanach. I kontaktach podczas wykładów, które tam miałam na temat cmentarzy żydowskich i w ogóle naszych kontaktów. I to jasne, że wtedy mogłam jakąś literaturę zebrać na ten temat. No i w związku z tym cieszyłam się bardzo, że też pan Aleksander Jackowski, ówczesny naczelny redaktor Polskiej Sztuki Ludowej, zmobilizował mnie, żeby to napisać, bo mi się łatwo mówi, ale pisze mi się fatalnie. No i w Polskiej Sztuce Ludowej się pierwszy taki długi jakiś mój tekst o symbolice nagrobków i przy okazji o epitafiach od strony plastycznej ukazał. No i potem właśnie w tym albumie A Tribe of Stones ukazało się to w wersji angielskiej. No tyle, że wtedy już to nie było takie tabu. Ten album też bardzo szybko zniknął i teraz podać jest no, taki do polowania w internecie, ale to nie była taka sensacja jak ten pierwszy, no oczywiście w pewnych kręgach, ale jednak. Co zrozumiałe, no po prostu cała wiedza o Żydach była dużo łatwiej osiągalna. Już były różne organizacje żydowskie i jakieś grupy zainteresowań. No ale tak czy owak, ten drugi album jest też on dużo, dużo lepszej jakości druku i staranniej opracowany. Ja to podzieliłam na część o symbolach, część o epitafiach, taką część bardziej no jakby emocjonalnie impresyjną. I tam właśnie też zachowałam cytaty nie tylko z wierszy Ficowskiego, ale takich innych, jakieś poszczególne biblijne, poszczególne z wierszy Słuckiego, Anny Kamieńskiej, które mi do tego właśnie pastrowały nastrojem. To się jakoś tak sam ten dobór dział. Po prostu chodziłam po cmentarzu, czy oglądałam zdjęcia i nagle mi się to z jakimś tekstem kojarzyło. Także bardzo się cieszę, że się ukazał, żałuję, że nie ukazał się w wersji polskiej. Jakoś były plany, ale to potem się rozeszło. Ja też jakoś nie, może koło tego nie umiałam energicznie chodzić, ale się bardzo cieszę. To było ważne. I mnie cmentarze dalej interesują. Dalej jest tak, że jak jest okazja, no teraz w lecie wybieram się do Nowego Targu. W zeszłym roku byłam w Czarnym Dunajcu i w Podwilku. I jakieś zawsze mam takie
takie jakby déjà vu z tych pierwszych poszukiwań, ale rzeczywistość jest inna, bo z jednej strony w wielu miejscach te rzeczy zginęły po prostu. I te moje zdjęcia, czy nasze zdjęcia, które były robione z poczuciem, że no tak, tam to wszystko przepadło, fotografujmy to, co jest. To nagle się znowuż stały tym, co przepadło, bo wielu z tych miejsc nie ma. Na przykład kamienie na cmentarzu Remu zdążyły się za pomocą działalności huty w Skawinie porządnie zdeterioryzować przez ten czas. I chociaż teraz cmentarz jest pięknie utrzymany, są stale tam remonty robione, więc to jest sytuacja z jednej strony inna, a z drugiej strony, no można powiedzieć, że to z jednej strony spowszedniało, prawda, te wycieczki, które tam chodzą, w taki no, tandetny sztafasz jakiś wokół tego, budka z pamiątkami. A z drugiej strony, no, ma to taką tą stronę ważną, że już się nie da wrócić do tego kompletnego zapomnienia. Tak mi się przynajmniej wydaje, że dzięki akcjom tylu osób, które na skutek działalności, no nie wiem, chociażby forum dialogu, popularyzacji w bardzo szerokim zakresie, czy takiej prywatnej działalności tych właśnie pasjonatów z najróżniejszych miejscowości, to jednak to wszystko jest teraz zupełnie inaczej widziane. Albo ktoś jest ideologicznym wrogiem wszystkiego, co żydowskie, i wtedy rzeczywiście będzie działał na szkodę. No, obojętni zawsze pozostają, ale te osoby, dla których to już jest jakaś oczywistość, że to są ślady, ważne ślady przeszłości, to ta grupa osób jest na pewno bardziej aktywna i widoczna. I to jest jakiś kapitał, który się zebrał po latach takich pionierskich prób różnych osób, które zaczynały. W tym pan Jan Jagielski, zapomniany zawsze, miał wielką rolę, ale oczywiście nie tylko. No i cóż, ten taki wątek cmentarny na pewno był dla mnie ważny w tym, co robię teraz. Dlatego, że no po pierwsze był jakiś stały ten kontakt, no właściwie nieprzerwany, z różnymi gałęziami sztuki żydowskiej. I właściwie dzięki temu odkryłam żydowską wycinankę. Jeszcze na etapie takich poszukiwań po jakichś archiwach, jakichś zbiorach muzealnych w Polsce, ale potem zwłaszcza jak miałam wystawy w Nowym Jorku, czy wykłady, czy potem w Bostonie, czy wykłady miałam w Stanach, w Izraelu, poznawałam ludzi związanych ze sztuką żydowską. I w ten sposób poznałam dwie te kolejne bardzo ważne dla mnie osoby, mianowicie wycinankarki w Stanach Zjednoczonych, Cyril Wolecki, która była pionierką takiego no, renesansu żydowskiej wycinanki. Przeurocza osoba, zanurzona w tym świecie takim jidysz z jednej strony, a z drugiej strony no, prawda, wykształcona jako artystka. I to, że ona miała do takiej początkującej osoby no, cierpliwość, jakieś staranie, jak zaprosiła nas, pokazywała nam wycinanki swoje, potem z nią przez lata korespondowałam.
właściwie aż do czasu, kiedy już jakoś nie była w stanie, miała problemy z oczami. To było strasznie dla mnie ważne, a drugą taką osobą była Yehudit Shadur. Ona z kolei była współtwórczynią takiego zainteresowania żydowską wycinanką w Izraelu. Można powiedzieć, że też była pionierką w tej dziedzinie, bo ona nie tylko robiła przepiękne wycinanki, ale pisała o nich, napisała książki, które są dla mnie bardzo ważne. Stale z nich korzystam, chociaż teraz już mam na ten temat wiedzę, która powiedzmy dużo jest szersza niż tylko te książki Yehudit Shadur. Ale to było dla mnie ważne, ten osobisty kontakt. Ona nam pokazywała swoje prace i w Stanach, i w Izraelu się spotkaliśmy, znaczy ja z mężem i ona z mężem, który jest współautorem tych książek o wycinance. No, ale ja to widzę jako taką ciągłość. Ja na początku myślałam, no dobrze, to ja zrobię jakieś wycinanki, to one będą takie, trochę wezmę symboli z nagrobków, trochę może coś o świętach, a trochę się będę wzorowała na tej wycinance dawnej, bo ja się w niej zakochałam. To jest, ja po prostu lubię taką naturszczykowską sztukę ludową, nie taką już ugładzoną, prawda, na sprzedaż dla turystów, tylko no i te wycinanki były właśnie takie i były w tym te symbole, które już znałam z nagrobków i z innych dziedzin sztuki żydowskiej, czyli jakieś bardzo mi bliskie, nowe kombinacje tych symboli, nowe teksty, inne niż powiedzmy, no nie wiem, czy na nagrobkach, czy na wszelkich ozdobach związanych z Torą i synagogą. Oczywiście w międzyczasie się zakochałam w tych, w polichromiach synagog. To z kolei książki państwa Piechotków i też kontakt z nimi. Oni też z moich zdjęć jakiś korzystali, a ja z ich wiedzy. To wszystko było dla mnie bardzo ważne i oni mają też bardzo ważne miejsce w mojej żydowskiej historii, artystycznej historii też. No i to wszystko się złożyło na to, a jeszcze był jeden czynnik. Mianowicie myśmy byli związani z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie właściwie od jego początku. Nawet było tak, że Janusz Makuch, no sam też taki pasjonat, który do tego się wziął z potrzeby serca, z takiego szoku, który doznał, zdając sobie sprawę właśnie z tego kontrastu między tak intensywną obecnością Żydów, wielostronną, tak bardzo ważną w polskiej przestrzeni, a tym takim kompletnym zniknięciem, poza jakimiś takimi właśnie śladami jak cmentarze. I on pamięta mi ten album, bardzo cenił. No i z nami się spotkał i właściwie rozmawiał z mężem o tym, co robić, żeby upamiętnić, żeby wskrzesić pamięć o Żydach Kazimierza. Taki wtedy Kazimierza Krakowskiego, taki był wtedy jego plan. No, z innymi osobami też rozmawiał i no, bardzośmy na podobnej fali nadawali. To było do wyczucia i w ogóle jakoś tak było, że te osoby, które miały te podobne zainteresowania, się natychmiast jakoś tak jak radarem gdzieś odnajdywały, wyczuwały i kontaktowały ze sobą, co potem miało takie plusy, że można się było wzajemnie dzielić wiedzą, zapraszać na wykłady. I Janusz Makuch mnie zaczął zapraszać właśnie na oprowadzania po cmentarzach żydowskich w Krakowie w ramach festiwalu po
pod tym kątem właśnie takiej symboliki nagrobnej, bo tam jest, tam są no bardzo dobre przewodniczki, tak się jakoś, które zresztą to wszystko też umiałyby zrobić, ale tak się podzieliło, że właśnie o symbolach ja opowiadam, one mają takie trasy związane z, powiedzmy, z nazwiskami, z historią tych cmentarzy, no i innych zabytków żydowskich oczywiście też. Myśmy absolutnie nie tylko cmentarze fotografowali. To było tak, że myśmy szukali wszystkiego. I często nas te tropy prowadziły do zrujnowanych synagog, do czegoś, co było kompletnie przebudowane, a myśmy tam wchodzili, węszyli, przepraszam, a czy tu jeszcze można wejść, a nie, tu jest składzik, no to my do tego składziku zajrzymy. Czasem trzeba się było wkupić w łaskę jakichś robotników, którzy właśnie, nie wiem, wbijali gwoździe pod kolejną półkę, regały tam, nie wiem, jakieś, powiedzmy, części do samochodów czy coś, a ten gwóźdź czy hak akurat był potrzebny tam, gdzie lew ma swoją grzywę. No i to było też tak, że myśmy jakoś nie mieli poczucia, że nam się cokolwiek uda wydrzeć losowi czy historii, ale no chociażby ta dokumentacja, przecież w synagodze kupa tak było. Wchodzimy tam malowidła, dla nas w ogóle, dla mnie raj, czarodziejski świat, a one są poprzekuwane w tych miejscach, gdzie właśnie ma regał pasować, tak? I w innych miejscach na różne sposoby podobnie przetworzona rzeczywistość, albo takie ruiny, jak no, niesamowite były nasze wizyty w synagodze w Działoszycach. Bo najpierw, jak żeśmy tam byli, to ona jeszcze miała dach i miała no, malowidła, już teraz nie pamiętam jakie, no, wtedy nie miałam takiego dobrego sprzętu. Czasem te wnętrza synagog było trudno sfotografować, ale na przykład w Dąbrowie Tarnowskiej też robiłam zdjęcia. No, to były jakieś sztuczki, kładło się aparat, bo robiłam lustrzanką. Rolleiflexem zdjęcia, kładło się aparat, nastawiało tam na te kilka minut i wężykiem operowało. Teraz by wszystko było dużo bardziej dostępne i łatwe i to nawet pewno mało kto wie, jak to było. Statywy używaliśmy oczywiście. No dość, że w tych synagogach było trochę trudniej dokumentować, ale co się dało, tośmy fotografowali. Szukaliśmy też mezuz, śladów po mezuzach i czasem znajdowaliśmy. Też mam jakieś zdjęcia, ale właśnie w Działoszycach, jak to było. To było tak, że pierwszy raz, to jak byliśmy, to ona jeszcze była pod dachem. Drugi raz, jak byliśmy, chyba w roku 86, to ten dach już leżał. Było takie po prostu scenerie jak po trzęsieniu ziemi. No a potem już odwiedzałam ją jak taką zadbaną ruinę, gdzie prawda ktoś z władz miasta nas oprowadzał, no ale to już była skorupa. I to poczucie przemijania tego, że kolejne etapy bezpowrotnie przepadają, no to jest coś, co jakoś mam bardzo silnie mi towarzyszyło i towarzyszy. I te różne ślady, no też były te rozmowy z ludźmi, no to się wszystko przeplatało, poszukiwania, czasem były niesłychane zupełnie wydarzenia, gdzieś miałam wpisane takie, to w Midraszu się kiedyś ukazał taki tekścik po latach na cmentarzach, ja tam niektóre przygody spisałam, na przykład jak na cmentarzu w Biskupicach, gdzie w ogóle no jak okiem sięgnąć, nie było żywego ducha, my tam z mężem fotografujemy, a tu nagle przechodzi czterech osiłków. Tak idą do nas powoli, idą, no a nic, udaje, że nic, mąż jest taki mało bojący człowiek. W końcu podchodzą tak do męża na stronie i mówią, pan jest Żydem? No tak. A to może pan wie, jak się zapisać do armii izraelskiej?
Znam się, takie różne niespodziewane zupełnie rzeczy zdarzały. W Kazimierzu Dolnym żeśmy szukali różnych śladów. I tam już potem różne osoby z Kazimierza były zaangażowane w to. To była oczywiście ta niesamowita historia z odzyskiwaniem nagrobków z tego dziedzińca klasztoru franciszkanów. W czasie wojny tam gestapo się znajdowało, oni wybrukowali to kamieniami, macewami, pięknymi zresztą z cmentarza. No i w tą historię jakby powstawania tego pomnika też z Janem Jagielskim razem byliśmy jakoś tam zaangażowani. No i te nasze szperania w Kazimierzu się w końcu skończyły tym, na przykład, że w jednym budynku domu jednorodzinnym znaleźliśmy macewę wbudowaną tak bez złej woli dla ozdoby. No lewek z drzewem chyba, czy coś takiego, po prostu z przodu budynku była. Dostaliśmy krzesło ponoć z synagogi, ktoś nam obiecywał, a my te krzesło synagogi dla nas, przynosi nam krzesło takie gięte, drewniane, a na spodzie jest napis welcome, taki, prawda, tam intarsją czy jakoś zrobiony. No więc takie różne nam się zdarzały historie. No tak czy owak, bywa tak, że wracam w te miejsca i albo się już jest ta kropka nad i, przepadło, już nie ma tych rzeczy, które fotografowaliśmy, albo których nie zdążyliśmy sfotografować, albo jest tak, że one zostały jednak uratowane i takim przykładem jest na przykład, no jest ta synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej, która jeszcze teraz marzę, żeby przysłucha została tak odremontowana, która po latach niszczenia, kiedy się wydawało, że no to już te ślady, coś my tam w środku robili zdjęcia, na przykład połówka Lewiatana na sklepieniu. Połówka odpadła, a połówka była. No to jest coś niesamowitego. No teraz to wszystko jest pięknie odnowione. No i dobrze, ale oczywiście tego ducha, tego mówiąc górnolotnie, no nie wiem, szmeru modlitw tam już nie ma. Więc no więc to jest takie są, prawda, jakieś drogi tych zabytków, które przetrwały bądź nie przetrwały. No i jakoś tak od tych nagrobków myślałam, że do wycinanek będę używała właśnie tych symboli z nagrobku, z którymi się tak niesłychanie zżyłam. I tego, nie wiem, no takiego fantazyjnego uroku tych dawnych wycinanek żydowskich, przedwojennych, kiedy ta sztuka kwitła no głównie w XIX i początkach XX wieku w Europie Wschodniej, ale jak się potem dowiedziałam, nie tylko. I że to też takie ulotne, to zawsze przecież papier, no jak papier miał przetrwać zagładę, jak cmentarze znikały. No ale trochę się tego uratowało. No a potem się okazało, że ja jednak jakoś szukam też inspiracji, że już robię je na swój sposób. Że no nie powtarzam, trochę biorę z tych dawnych, oprócz ogólnożydowskich symboli, które jakoś na swój sposób łączę, to z tych dawnych biorę to takie poczucie, że nie trzeba się kierować zasadami perspektywy, proporcji, że to jest urok tych wycinanek, podobnie jak tej dekoracji malarskiej synagog, że na przykład, nie wiem, gruby lew może sobie wisieć na jakiejś cieniutkiej winorośli i nie spada. I także ten taki no,
lekceważący stosunek do proporcji, nie wiem, wielki orzeł, maleńki lew, czy właśnie do tych praw ciążenia, no to jest coś, co ja z radością z tej wycinanki biorę, dawnej. Natomiast tematy już mam, coraz bardziej mnie teksty różne żydowskie inspirują. I ponieważ równolegle no, całe nasze życie religijne żydowskie trwa i się odbywa, mówię nasze, no moje, ale prawda, moje, nasze, bo w rodzinie i wśród przyjaciół, to te wszystkie rzeczy tak no, są jakby zaczątkiem obrazów, które do nich dopasowuję. Ostatnio na przykład zrobiłam wycinankę inspirowaną wersetem z Księgi Daniela. A cztery bestie wielkie wychodzą z morza, różne jedna od drugiej. I ja sobie ten werset zanotowałam no chyba na początku swojego wycinania. No i mam takie notatki, które jeszcze nie zostały jakby ułożone w obraz, głównie ze względu czasu, nie to, żebym nie miała pomysłów. No i ostatnio całkiem go zrobiłam, czyli dojrzewam gdzieś tam w jakichś zakamarkach mojej pamięci. No i zrobiłam te bestie. Także pomysły z tekstu, no jakiś zachwyt nad słowami psalmów, nad czymś, co studiujemy. No bo jednak te takie grupowe studiowanie Tory, nawet w pandemii to jakoś się odbywało. To jest no, taka zdobycz judaizmu ważna i nawyk, który funkcjonuje i daje coraz to jakieś nowe pomysły. No czasem jest, że jakaś pieśń, którą nie wiem, śpiewamy przy szabacie, nagle mnie coś nowego podsunie. A ostatnio Dybuk, no, czyli to było z kolei inspiracja literacka, ale trudno powiedzieć, że ja tego Dybuka ilustrowała. To jest tak, że gdzieś mi się spotkały te teksty z Dybuka, którego no, bardzo lubię i na wielu poziomach go lubię. Z tekstami, z tym całym kontekstem religijnym, który jest no, scenerią tego dramatu. Czyli tym, co ci ludzie z mojego miasteczka musieli świetnie wiedzieć, a co czasem w sztuce jest takim jednym zdaniem, na przykład, a może to jeden z 36, czy tam może to jeden ze sprawiedliwych, bo nie wiadomo, kogo Łachman kryje. I takie jedno zdanie, które się czasem może wydawać, no widzą w teatrze, tylko jakimś takim ozdobnikiem egzotycznym, w rzeczywistości otwiera cały jakiś taki świat skojarzeń. Wszystkich tych komentarzy w Talmudzie dotyczących właśnie tych sprawiedliwych, dzięki którym istnieje świat. Czy potem folkloru z tym związanego, z tymi oczekiwaniami mesjańskimi. I ja w ten sposób już tak czasem bardzo jakby łańcuchowe te dygresje robiłam. Robiłam wycinankę nawet z Lewiatanem i tym bykiem Shor Haborem, które mają być udziałem tych pobożnych na uczcie mesjańskiej. Czyli każdy się spodziewa, że jego też. I to było wywołane tym jedną tą frazą z dramatu. Albo, że Tora jest czarnym ogniem na białym ogniu. Też tam jest zmianka, która dalej nie jest jakby wytłumaczona czy rozszerzana w samym tekście dramatu. A mnie to natychmiast z masą jakichś lektur, komentarzy na ten temat, rozważań, czy sama nieraz miałam wykłady o ogniu w tradycji żydowskiej. No o Torze oczywiście też stale Tora jest obecna w naszym życiu.
Więc te rzeczy, takie jakby łączenie warstwy literackiej z tym taką podskórną warstwą tego dramatu, filozofią hasycką, mistycyzmem, który tam przez tego głównego bohatera jest reprezentowany. I w ten sposób ta moja wycinanka różnymi drogami idzie. Też ta moja miłość do teatru, do gór w ogóle, no bo my po Alpach żeśmy też chodzili razem, a częściej mąż osobno wyżej, a ja osobno niżej, ale wyprawy były wspólne i może będą. Natomiast no Tatry to jeszcze coś innego, to w osobnym zakamarku duszy. Nie są po prostu piękne góry, tylko wszystko, jakby te przeżycia, to ten klimat tych ośnieżonych schronisk i różnych biwaków, i różnych też i dramatycznych przeżyć, lęków. No i mnie się to bardzo kojarzyło z różnymi tekstami biblijnymi, zwłaszcza z psalmów, gdzie te żywioły są wszechobecne, pięknie opisane żywioły. I zaczęło się tak, że myśmy byli w Tatrach, nasz kolejny jakiś wyjazd, bo właściwie co roku jeździliśmy, a czasem po wiele razy w roku. Mąż się bardziej wspinał, wspólnie chodziliśmy turystycznie, bo ja już wtedy się do wspinaczki nie próbowałam przymierzać. I przyjechaliśmy po tym, jak na Słowacji, w tych naszych ukochanych, dobrze znanych Tatrach Słowackich, przeszedł straszliwy huragan. To nawet nie był halny. Położył ogromne przestrzenie lasów i ten dramatyzm tego wszystkiego, tych wyrwanych drzew, jakichś takich poplątanych drzew wiszących gdzieś na jednej gałęzi na urwiskach. To wszystko na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Oczywiście widywałam lasy po Halnym, ale to skala tego i taki to, co ci ludzie tam przeżyli, jak to trwało, opowiadali o tym. No to taka jakby Bóg grzmotnął pięścią. I tak mi się zresztą zawsze kojarzyła groza no, tych takich rumowisk skalnych w dolinach, jakichś wysokich, zawieszonych dolinach, gdzie już nie ma lasu, ani nawet kosodrzewiny, tylko po prostu są same skały. No i tak robiłam zdjęcia tych takich dramatycznych kłębowisk drzew. Zrobiłam z tego taką małą wystawę i sobie myślałam, no dobrze, to dobiorę wersety z psalmów. No ale tak po prostu je napisać, nie, no to je wytnę. No i wycięłam je. I w trakcie tego zaczęły mi się układać takie wycinanki, już bardziej rozbudowane z użyciem wersetów psalmów, a jednocześnie innych tekstów biblijnych, na przykład z Księgi Koheleta, ale z widokami. No to są takie przetworzone widoki górskie. W każdym razie z wyraźnymi aluzjami do gór. Łączyłam, tak jakby się nakładały jakieś symbole żydowskie na zarys grani, nawet czasem konkretnych grani. Też było tak, że na przykład jak mąż gdzieś tam się jechał wspinać w Alpach, ja się po prostu bałam, to jakoś to przetworzyłam na jakąś taką górę, na którą on poszedł, którą wtedy rysowałam i malowałam, więc... No i tak stale też technicznie eksperymentuję, bo
te tradycyjne wycinanki żydowskie były malowane. Wycięte z białego, jakiegoś prostego papieru, tak jaki był dostępny, malowane akwarelką, tuszem. Wpisywane były wersety w to. Także tutaj takie pożenienie tekstu z obrazem jak najbardziej jest ważne i dla mnie, do mnie przemawiające w tradycji żydowskiej. Tak jak się mówi w sztuce, że obraz ma zastąpić słowo, to akurat w sztuce żydowskiej, tej obrzędowej, jest inaczej i do mnie to bardzo przemawia. Także też właśnie robiłam bądź białe na kolorowym tle, bądź właśnie malowane, tak jak ci dawni wycinankarze, bo to mężczyźni robili, bądź czarne na jakimś malowanym na najróżniejsze sposoby tle. Często też jakoś taki dramatyzm uzyskuje przez to, że malując tuszem tło pozwala mu tak jakoś szaleć po papierze, więc tworzy różne plamy, które potem nie pasują do tej wycinanki, do której akurat miałam intencję to dobrać, ale idealnie pasują do innej, więc właściwie to jest cały czas taka niespodzianka, co mi wyjdzie do końca, do momentu naklejenia mam niespodzianki. No i jakoś bardzo też oczywiście właśnie ta sztuka drewnianych synagog na mnie wpływa, więc fragmenty z tych malowideł też zapewne jakoś się przedostają do moich wycinanek i też z rękopisów hebrajskich, które też się taką moją pasją stały. I z kaligrafią, owszem, jakby praktykowałam kaligrafię hebrajską, uczyłam się, zwłaszcza dużo bardzo skorzystałam oprócz książek na ten temat od pani Ewy Gordon, której pracę i kaligrafię i malarstwo bardzo cenię. No i tutaj można powiedzieć, że w ogóle to, że ja się zaczęłam serio zajmować wycinanką, to wśród tych różnych impulsów, tych amerykańskich i izraelskich wycinankarek, też był udział w Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, który zawsze był dla nas taki ważny. Dlatego, że tam poszłam na zajęcia wycinanki i teoria ja niby znałam to, co pani Ania Bajersdorf-Małecka mówiła. Ja to wiedziałam, to nie było dla mnie nowe, ale jakiś taki impuls, że mam siąść i wycinać, pojawił się wtedy. No i swoją niesłychanie prymitywną i koślawą wycinankę pierwszą zachowałam i pamiętam, jaka ja nią byłam zachwycona, że takie piękne wyszło. No a potem od tego czasu to już niezliczoną ilość warsztatów i wycinanki i różnych w ogóle innych jakichś dziedzin sztuki żydowskiej prowadziłam i widzę, jak te osoby, które pierwszy raz robią jakąś żydowską wycinankę, nawet wycinankarki z Łowicza też nieraz miałam na swoich zajęciach, jak one się cieszą, jak tą pierwszą swoją wycinankę otwierają. Więc te warsztaty zawsze też były dla mnie bardzo ważne i lubię je. No i tutaj muszę powiedzieć, że fakt, że od lat mam je w Centrum Kultury Jidysz, prawda, Fundacji Szalon, to się zaczęło, to jest bardzo ważne, bo to jest już taki nie festiwalowy, a całoroczny kontakt ze sztuką żydowską, z tym, co umiem przekazać i z uczestnikami, którzy są i z którymi nawet sobie jakoś na Zoomie radziliśmy z tymi wykładami, tak. Z warsztatami nawet właśnie. I mam nadzieję, że się znowu spotkamy na żywo. Także te wszystkie wątki się na to złożyły i jest to dla mnie taki ważny obszar przygody. Ta wycinanka. No i też jest dla mnie ważne to, że one
w dużym stopniu funkcjonują tak, jak funkcjonowała ta dawna żydowska wycinanka, że to nie jest tylko do druku czy do galerii. No, do galerii to rzadko, bo ja jestem kiepska w staraniu się o wystawy, zabieganiu o to, ale że to trafia tam, gdzie jest potrzeba wynikająca z życia, czyli jak się dziecko rodzi, dostaje amulet, prawda, to bardzo silna tradycja była dla noworodka i położnicy chroniący przed demonicą Lilith. No więc ja tam jakieś diabełki posadzam, jakieś gryfy, a w środku wszystko jest takie bezpieczne i uładzone. Czy jakieś szabatowe, jako prezenty ślubne, czy takie już nawiązujące chociażby do tej formy pierścienia ślubnego, czyli z domkiem i jakaś symbolika w to wpisana i żydowska, i związana z tą parą. I błogosławieństwa ślubne, to z tych siedmiu błogosławieństw. A gdy doszłam do ślubu, to może powiem o czymś, co było, no bo oczywiście o różnych świętach żydowskich w naszym domu, to już zupełnie jeszcze inna historia. No wiadomo, zrobiło się po jakimś czasie tak jak w normalnym żydowskim domu, że to już nie jest eksperyment, tylko że się obchodzi wszystkie święta. Bardzo chętnie do nas przychodzą osoby, które nie uczestniczą poza tym w życiu religijnym. Nie są na tyle jakby przekonane do praktyk religijnych, żeby chodzić do synagogi, ale bardzo chętnie przychodzą do nas na święta. Ani też nie dość zdecydowane, żeby samemu w domu te święta robić. No ale mamy grupę z którą się jakby tak wzajemnie wizytujemy i to jest bardzo ważny element. Przeważnie są długie przygotowania. Ja wtedy z jakiejś tam, powiedzmy sobie, artystki czy edukatorki się przemieniam w kurę domową, która już ma we krwi to, że nawet jak jest pandemia i nie będzie gości, to ja muszę wszystko nagotować tak, jakby było tych 20 osób na sederze. No, ale też takim akcentem bardzo ważnym w naszym życiu małżeńskim był nasz ślub na Kasprowym. Dlatego, że myśmy się pobrali w 1974 roku i oczywiście wtedy nie mieliśmy w ogóle pojęcia ani o ślubach żydowskich, ani nikt, nikogo nie było, kto by to mógł, nie wiem, przeprowadzić. W ogóle no, nawet pojęcia o tym nie mieliśmy. Znaczy wiedzieliśmy, że coś takiego jest, ale to było tak bardzo z innej planety. Właściwie dopiero z takim normalnym życiem żydowskim, żeśmy się podczas pobytu w Stanach przy okazji właśnie wystaw i wykładów zapoznali i jak mąż przez rok wykładał w Stanach, to no, po prostu chodziliśmy do synagogi i wtedy to się jakoś bardzo oswoiło, już nie było takim eksperymentem. No i po latach postanowiliśmy, właśnie mąż mnie do tego zachęcił, żeby mieć ponownie ślub, już prawdziwy, religijny ślub żydowski. A dlaczego to było na Kasprowym? Jeszcze wtedy można było tam zawierać śluby, kilka lat temu było. No bo to ze względu na to, że pewno byłby wielki tłum gości i takich rzeczy w Parku Narodowym, to teraz nie jest praktykowane, ale nasz ślub wyglądał bardzo tak normalnie, to nie było jakichś filmowców przy tym, po prostu byli przyjaciele. A przyjaciół się zeszło dużo, no ale też był dzień był taki, no wiadomo, pogoda tatrzańska, czyli siąpił deszczyk. Ale nie było halnego, bo wtedy by część gości, która dojeżdżała kolejką, bo część weszła, to by nie dojechała, no więc bardzo dobrze. I nie było burzy, bo by panna młoda uciekła
na pewno, jako bojące się burzy. Jednym słowem, było chyba 100 kilkadziesiąt osób, ale to powiedzmy nie było tak, że to naruszało jakąś przestrzeń parku, nie było, nie wiem, fleszy, szampana, jakichś tam fajerwerków, nic takiego. No, tyle osób to często bywa na Kasprowym z po prostu przygodnie zebranych turystów. Natomiast dla nas to był niesłychanie ważny moment, dlatego że wszystko było przygotowane, znowu żeśmy się zachowywali po pioniersku. Dlatego, że no, śluby żydowskie w Polsce owszem już się zdarzały, rzadko, ale no, nie taki dziwny. A to było oczywiście związane z tym, że no, dla nas Tatry są takie ważne. Ja nawet myślałam, że w jakiejś dolince, żeby to wszystko nie wymagało takich samych, prawda, logistycznych, jakichś strasznych trudności, jak dojechać, jak wejść, kto ma tam się znaleźć, jak, ale może by wziął, nie, to i tak jest kompromis, bo on to by na jakimś szczycie chciał takim, można się tylko wspinaczkowo dostać. No żarty żartami, dość, że był ślub, który prowadził Jonathan Orstein z JCC Kraków. Był obecny i rabin Szudrich, i rabin Herberger, i chyba jeszcze ktoś był z rabinów, no w każdym razie, a potem rabin Stas Wojciechowicz był na części, na przyjęciu. No więc bawiliśmy się dobrze, ludzie to wspominają. Ja byłam prowadzona oczywiście po kamieniach, pod chupę. Rozstawianie chupy wyglądało trochę jak rozbijanie namiotu gdzieś szturmowego, bo był deszcz i wiatr, ale wszystko wyglądało naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie i wszystkie elementy tradycyjnego ślubu żydowskiego były zachowane. No a potem już było przyjęcie w Kuźnicach, a potem w Krakowie. Skoro mówię o dzieciach i żydowskim przedszkolu, to może powiem, że nasz młodszy syn jest teraz już jako dorosły mężczyzna bardzo zaangażowany żydowsko. Też jakoś go wyjazd do Izraela na Taglit bardzo tak podbudował. To nie było łatwe do zorganizowania, no bo on jest niepełnosprawny, ale taki przemiły młody człowiek się tym zajął, że był po prostu jakimś jego towarzyszem, asystentem takim na tym wyjeździe, i on no tak konsekwentnie coraz bardziej się angażował. Nie tylko tyle, że prawda, jako członek rodziny, ale z własnej woli, inicjatywy, i dla niego te wszystkie kontakty są niesłychanie ważne. Także on jest wielkim przyjacielem i fanem. No, tak, JCC warszawskiego, JCC krakowskiego, był w tym Hashomer HaTzair, no już nie pamiętam, ale w Hillelu też, po prostu my się śmiejemy, że jeśli jeszcze jakaś nowa organizacja żydowska powstanie, czy grupa, to na pewno nas tym będzie się chciał tam zapisać. No i tak się jakoś udało to zorganizować, że on jest zatrudniony, to znaczy jest szamesem, no jakąś tam część etatu, jest szamesem w synagodze Etzheim w Warszawie. I to dla niego jest bardzo ważne, on rzeczywiście jest bardzo sumienny, bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki.
bywało, że tam były bardzo duże grupy osób odwiedzające i on zawsze starał się być taką duszą tego miejsca i tak też przez wiele osób jest odbierany. No i też można powiedzieć, że w sensie tego radzenia sobie z jego niepełnosprawnością, no to mamy takie wsparcie właśnie od członków synagogi Etzheim. To takie są drobne gesty, ale bardzo ważne, że ktoś go odwiezie, przywiezie, jeśli on jakoś późno wraca z synagogi wieczorem, w piątek na przykład. Ktoś, on, prawda, może liczyć, że jak jest jakiś wspólny wyjazd, a my na przykład nie możemy, to ktoś też go ze sobą weźmie i... No i to jest jakieś bardzo ważne. A drugi syn, chcemy zapytać, czyli Gabriel? Drugi syn, no, chroni swoją prywatność, więc na ten temat się nie będę wypowiadać, ale niewątpliwie realizuje jakąś taką ideę naprawiania świata swoim życiem całym. Co w końcu jest też, prawda, Tikkun Olam, ważna idea. Także... Pani, przepraszam, czy ja mogę przymknąć okno? Tak, może trzeba było dawno to zrobić, wie pan. Ale też... Oczywiście. Tak. Zbiera, ale to się po prostu, to już jest coraz gorzej. Można było dawno zrobić, to prawda, ja chciałam, żeby był przewiew, ale nie myślałam, że będą takie hałasy. Możemy tak? Tak. Pani mówiła o tej wizycie w Otwocku na cmentarzu, to była pierwsza wizyta na cmentarzu żydowskim. Który to mógł być rok? Czy też lata? No tak, lata 70. Druga część. Druga? Nie wiem, no lata 70., a dokładnie kiedy nie pamiętam. Czy to była na pewno pierwsza, to nie wiem, ale wiem, że no jakoś bardzo wtedy tak się nastawiłam, że to jest coś takiego, co chciałabym poznawać i odkrywać. Myślę, że na warszawskim cmentarzu mogłam przedtem bywać. A też na tym warszawskim w Pradze, na warszawskiej Pradze na cmentarzu bywaliśmy, kiedy tam było po prostu, no, mówiąc słowami Jerzego Ficowskiego, zbiegowisko kamieni. Także... Też mówiła pani o tych tygodniach kultury, że organizował KIK chyba tak do 80. Tak, tak, tak. Czy pani też brała w tym udział? Brałam udział, tylko że no jako słuchaczka, ale też potem już trochę na tyle coś o cmentarzach miałam do powiedzenia, że wiem, że też miałam o tym jakąś prelekcję. Ale te osoby, które tam poznawaliśmy, to było bardzo ważne, bo to trudno jest opisać, bo to było takie jakby skrzyżowanie jakiejś działalności takiej, no, trochę opozycyjnej, ale to w tym sensie, że właściwie wszystko wtedy, co nie było tworzone przez władzę, to było opozycyjne. Jak się jogini spotkali, to też była opozycja, więc to nie chcę jakby jakiegoś heroicznego aspektu temu przydawać, to takie były czasy. I ten nastrój wspólnej pracy na cmentarzu, to też było ważne. I no, nasze te znajomości z osobami z KIK-u też jakoś potem miały kontynuację. Ja nie byłam osobą jakoś religijną jeszcze, zanim się nasze życie żydowskie nie rozkręciło, więc to nie było dla mnie takie trochę, no, takie
nietypowe, że tam ta msza była, prawda? To było połączone z mszą, ale to było w takim kameralnym gronie, że to jakoś no, miało taki swój duży urok. Kto brał udział w tych tygodniach kulturystycznych? Czy to byli jakieś znane osoby? To znaczy zapraszonych trochę znanych osób było i to rzeczywiście było ważne, bo to także gdzie indziej nie było spotkań z tymi ludźmi. Ja pamiętam na przykład i nawet chyba do tego sprzątania, no wiem w każdym razie, że pan Dattner był zaproszony i pamiętam, że i dlatego mówię, że chyba do sprzątania też, bo on jakoś był na cmentarzu i zaczęło padać, znaczy wtedy, kiedy mieliśmy tą akcję sprzątania i zaczęło padać i schroniliśmy się w tym domu przedpogrzebowym i on nam wtedy pierwszy raz usłyszałam o Jedwabnym i tych innych miejscowościach. Wiem, że to zanotowałam i mój mąż tam wtedy też był i to była jakaś taka różnica między nami, że mąż to jakby wyparł zupełnie, nie mógł w to uwierzyć i wyparł to. Potem mówił, że on tego nie słyszał i nie pamiętał. A ja przyjęłam to z takim poczuciem, że no niestety to, znaczy nie miałam jakichś oporów z akceptacją, znaczy smutne, no straszne jak każdy mord na ludziach, ale to nie było dla mnie zaskoczeniem. Był zaproszony Julian Strejkowski. To było też spotkanie, które zapamiętałam. Jeszcze to, że to się na terenie chyba tego kościoła przy Stołecznej odbywało w jakichś takich warunkach, że to było, no nie wiem, w jakiejś takiej terenie czy na parterze, no w jakiejś takiej salce, która też jakaś, no była czymś takim zupełnie innym niż jakaś normalna sala wykładowa. Julian Strejkowski nam opowiadał, chyba jakieś fragmenty swojej prozy czytał i pamiętam, jak mówił o Jom Kippur. I mówił, to był strach. I ja do tej pory to powtarzam na moich wykładach o świętach żydowskich, że to, co było, on jakby oddał to, jak to było przeżywane przez takich no, tradycyjnych Żydów, jaki był nastrój tego płaczu, modlitwy, lamentu wręcz. No teraz, prawda, oczywiście obchodzimy Jom Kippur ze wszelkimi jego zasadami, natomiast no już we współczesnym świecie chyba takiego klimatu, jak wtedy był, nie ma, więc jakieś te opowieści Strejkowskiego mi utkwiły w głowie. Była też możliwość pytań, to było takie jakieś przyjazne, że to nie ma podziału, prelegenci i ci, co jeszcze nic nie wiedzą. Kto był jeszcze? No jakoś rzeczywiście w tej chwili nie pamiętam. Mam to wszystko w notatkach, mam gdzieś taki zeszycik, gdzie to wszystko mam, ale tej chwili sobie nie mogę przypomnieć. No w każdym razie to... Jaka była rola w tych tygodniach Krzysztofa Śliwińskiego? On był inicjatorem tych tygodni, czy tylko był jakimś z aktywistów? Chyba tak, chyba był inicjatorem, no trudno mi powiedzieć, znaczy mój mąż był bardziej jakoś z ludźmi z Klubu Inteligencji Katolickiej, taki znał się niż ja i to mąż bardziej takie rzeczy wie.
No może jakoś na grupie, na gruncie swoich takich poszukiwań duchowych i filozoficznych to bardziej był, to był jego klimat. Tak, ja nie pamiętam, kto jeszcze był zaangażowany wtedy no, w tworzenie tego naprawdę. Krzysztof Śliwiński, tak, i no i zaraz, no wiem, że przychodziły takie osoby, nie wiem, pamiętam na przykład Sewka Blumsteina, ale to chyba dlatego, że jakieś zdjęcie, na jakimś zdjęciu jest ta. A kto tam jeszcze był oprócz Krzysztofa Śliwińskiego, to naprawdę mi trudno powiedzieć. To ty pytam może jeszcze o Żul. Kto brał udział w Żulu? W jakich miejscach były te spotkania Żulu? Więc najbardziej spotkania były tak. U Rysi Zachariasz, tej naszej przyjaciółki, która potem wyemigrowała do Izraela. U nas, u państwa Gebertów. I u Basi Kawalec, Sergiusza, znaczy Sergiusz Kowalski i Basia Kawalec. U nich też były takie spotkania. Myślę, że też sporadycznie w innych miejscach, ale to akurat pamiętam. Znaczy te się powtarzały, to były takie powtarzalne miejsca. I przy czym i u nas, i u Gebertów to były wówczas maleńkie mieszkanka. I no, to też był taki klimat tych spotkań, że po prostu się siedziało gęsto na podłodze. Głowa przy głowie, można by powiedzieć. I że to było naturalne, bo inne jakieś na temat, nie wiem, historii Polski się podobnie odbywały. Także. Ile osób brało udział w takich spotkaniach? A to było właśnie bardzo różnie, bo jak był jakiś taki prelegent bardziej znany, albo w ogóle, no to kwestia, prawda, rozchodzenia się tego, już nie tylko, że nie było Facebooka, ale w ogóle nie rozmawialiśmy o tym przez telefon. Jeszcze część, no to już taki nawyk był, że się w ogóle o takich rzeczach nie mówi przez telefon, bo no bo telefony różne były na podsłuchu, osób, z którymi byliśmy związani. Tylko się tak pocztą pantoflową rozchodziło. Ale nie wiem, no myślę, że no nie wiem, 30 czy więcej może. A część była no w mniejszym gronie, takim jakimś 10 osób. No też tak się zdarzało, że jak ktoś potem już jak przyjeżdżały te różne osoby z zagranicy, to myśmy jakieś takie spotkania robili. Na przykład z Michaelem Steinlaufem, czyli Steinlaufem. Też u nas w domu jakieś były spotkania. Jak przyjechał rabin Liber, jak był w Polsce, to też u nas w domu jakieś było spotkanie. To nawet pamiętam datę, bo pamiętam zdjęcie, byłam tuż przed drugim porodem, czyli to był koniec roku 89. I Szlomo Karlebach u nas był. No i Szlomo Karlebach w ogóle jako postać, jako taki no właśnie hipisowski hasyt, to też na nas duże wrażenie zrobił i nadal jest tak, że melodie, które przecież po całym świecie się potem rozprzestrzeniły i przyjęły jako te melodie liturgiczne, to są nadal dla mnie te najwłaściwsze. Także no cóż, potem te osoby, które uczestniczyły w tych spotkaniach, to tak jak mówiłam, niektóre jakieś miały dalszą żydowską historię, bardzo często się angażując. No chociażby przykład właśnie pana Geberta, czy
Helenę Dattner, a niektóre coś tam z nich wyniosły, no i odpłynęły z tego. Także trudno nawet powiedzieć, znaczy w jakim sensie się w orbicie tej żydowskiej pojawiają, powiedzmy, jakieś promocji książki, czy nie wiem, jakieś tego typu spotkaniach, ale to nie jest tak, że to jest częścią ich życia, taką stałą, jakaś kontynuacja jest. No ale właściwie wszelkie jakieś takie ziarna zasiane, to się niektóre kiełkują, niektóre nie i to jest naturalne. No myśmy przez długie lata do synagogi Nożyków chodzili, kiedy już zaczęliśmy tak żyć w pełni religijnie i no i kiedy ta synagoga była otwarta, ja w niej jeszcze byłam przed otwarciem, właśnie jako osoba związana z opieką nad zabytkami żydowskimi. Tam pani konserwator, no, nie wiem, mnie i Janka Jagielskiego, może jeszcze kogoś oprowadzała, więc bardzo z nią byłam i jestem w pewnym sensie związana emocjonalnie. I no przez lata to było tak, że wszystko, co tam się działo w synagodze, czy czyjś ślub, niekoniecznie kogoś bliskiego, znajomego, ale po prostu jako, że to jest część tej społeczności, że się jest częścią tej społeczności. Też Mizrach zrobiłam dla synagogi i zresztą dla Etzhaim też. No i to też jest taka miły aspekt tego wycinania, że to tak jak w prawdziwym życiu żydowskim, a nie jakoś one uczestniczą te prace czasem. No jednym słowem, bardzo to było dla nas ważne. Mąż niewątpliwie był tam jedną z takich osób z najdłuższym stażem i poważniejszych, no ale tam się potem sytuacja zmieniła i znaleźliśmy się w Etzhaim, które zdążyło w międzyczasie powstać i teraz jesteśmy związani z tą synagogą. No ale jako z budynkiem, z synagogą Nożyków nadal czuję jakieś takie bliski związek. Poza tym nasi obaj synowie mieli tam bar mitzwę. I to były też wielkie wydarzenia, bo no po prostu się mnóstwo ludzi zeszło, takich, którzy nie byli normalnie częścią tej społeczności, i Żydów, i nie Żydów, koledzy ze szkoły, starszego syna, najróżniejsze osoby z Rady Chrześcijan i Żydów, nasi prywatni znajomi z najróżniejszych środowisk. To tak jak naszą chupę trzymali Żydzi i wspinacze, znaczy rodowici Zakopiańczycy. Także żartuję, to nie ma jakiegoś takiego ścisłego podziału, ale że właśnie to też było miłe, że to była taka okazja, że się jakby ludzie z różnych ścieżek spotykali. I wiem, że właśnie bar mitzwa Daniela też zrobiła takie wielkie wrażenie na różnych ludziach, bo to była właściwie pierwsza, o ile wiemy, pierwsza bar mitzwa osoby z zespołem Downa, chłopca z zespołem Downa w Polsce. Jak już się interesowałam sprawami niepełnosprawnych i ich edukacji, chociażby właśnie religijnej, i zetknęłam się z jakimś amerykańskim rabinem, który mówił, tak, to ja właśnie takie grupy prowadzę, przygotowuję do bar mitzwy. Dla mnie to po prostu było coś zupełnie niesłychanego. Myśmy, jak Daniel był mały, to prawie w ogóle nie było żadnych takich ścieżek rehabilitacji. Znaczy, myśmy musieli wszystko jakoś wyszukiwać sami. Teraz rodzice już mają inaczej, już jest stowarzyszenie, które
może jakoś poprowadzić, a wtedy to wszystko się wydawało takie jakby na marginesie zwykłego życia, a tutaj on, zresztą mieliśmy pomysł na to, on w tym wieku jeszcze słabo mówił, ale pomysł był taki, że on namaluje obrazy do swojej parszy, do swojego czytania, które no, oczywiście nie on wykonał, ale i błogosławieństwa powiedział i te obrazy podnosił mąż na bimie, a Daniel to po aktorsku odgrywał. Jak się morze rozstępuje, albo jak krzew pali się, ale nie spala, a ponieważ on ma wrodzony jakiś dar aktorski, to rzeczywiście to wypadło lepiej niż myśmy się spodziewali i wiem, że wiele osób to no, potem jakby wspominało tak jako no, taki, że takim dobrym duchem on rzeczywiście jest. No, w tym środowisku żydowskim. Nie zna się na waśniach, a z wszystkim się jakoś przyjaźni i dużo dobrych emocji generuje. Także to jest taka jakaś rzecz, która mu się w życiu bardzo przysłużyła. Czy do tego Żulu wrócę, bo pani mówiła, że państwo nie używaliście takiej nazwy jak właśnie Żul w czasie jego funkcjonowania. Dobrze zrozumiałem, tak? Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to potem ktoś żartobliwie, czy w jakimś reportażu o tym tak napisał. Nie, myśmy... Znaczy to było tak, że był ten taki uniwersytet latający, który był, no, po prostu nawiązywał do tych takich tradycji z czasów zaborów, czyli w sytuacji opresji zapewniającej jakąś alternatywę edukacyjną w stosunku do tego, co jest przez tam jakąś jedynie słuszną władzę promowane. No i także to on miał tą nazwę Uniwersytet Latający, a nasz był taki skromniejszy oczywiście dużo i bez takich ambicji, ale może w którymś momencie ktoś użył, że no to jest taki Uniwersytet Latający, ale żydowski i jakoś tak się przyjęło, ale no nie pamiętam, myśmy żadnej takiej nazwy nie wymyślali specjalnie, nie uchwalali, także... Także to jest, no to jakoś tak potem się stało. Jakie były wszystkie lata działalności Żulu? Kiedy ten Żul powstał i kiedy zanikł? Powstał, to było w sumie dosyć krótko, pod koniec lat 70. Potem jak się zaczęła Solidarność, to mieliśmy jakieś takie, pamiętam, spotkanie i rozmowę, że trzeba się zarejestrować, że to jest, no, że to może być taka jakaś organizacja, no bo wszyscy wszystko jakby wyciągali na powierzchnię i się rejestrowali jako jakoś stowarzyszenia czy coś, no ale czyli to w 80 musiało, 81 powiedzmy takie rozważanie, ale jak długo trwały spotkania, mi jest trudno powiedzieć w tej chwili, bo rzeczywiście ten okres stanu wojennego to był taki, że się jakby wszystko przerwało, bośmy się skupiali na kontaktach z tymi internowanymi i w pewnym momencie męża, siostra z rodziną też wylądowali w więzieniu, i, no ale w jakimś momencie potem zaczęliśmy te spotkania kontynuować, ale to jakoś moja pamięć jest rzeczywiście taka, ja jestem fatalna w datach. Znaczy jak trzeba to sprawdzę i w artykule czy gdzieś napiszę dobrze, natomiast ze swojego życia, no oczywiście mam wszystko w notesach. Gdybym się przyjrzała temu w notesach, to bym wiedziała. No ale nie wiem dobrze. Pani też działała aktywnie w Komitecie Opieki nad Cmentarzami, nad Kultury Żydowskiej.
Czy jakoś możemy też o to zapytać, o tą działalność, jak to wyglądało? No to jakoś tak powstało. Właśnie, jak to powstało, dobrze nie wiem. No w każdym razie ja, mąż i Jan Jagielski byliśmy już tymi osobami, które mają z tymi cmentarzami doświadczenie. A inne osoby jakoś chciały, no jak rozumiały potrzebę tego i sens. Jakoś żeśmy to uformowali. Ja, jak mówię, jestem taka do spraw konkretnych, bardzo, bardzo kiepska z pamiętaniem tego. To było w końcuśmy się jakoś stowarzyszyli przy Tonzie, przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. No ale to było ustalona osobna nazwa i statut, właśnie nazwa jako Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce. I tam po kolei bywały różne osoby zaangażowane. No z takich wówczas młodych to Hanna Schmalenberg, architekt, w jakimś momencie Małgorzata Wołyńska, ale dobrze w tej chwili nie powiem, od kiedy ona w tym była aktywna. No jakoś tam przez jakiś czas moja teściowa Estera Krajewska też była aktywna. No ale potrzebowaliśmy jakiegoś takiego przewodniczącego, który byłby bardziej znany niż Jagielski. No i przez jakiś czas Eryk Lipiński był przewodniczącym. Potem pan chyba Marek Drozdowski, nie pamiętam, że Marek. Myśmy byli, ja byłam chyba, na pewno przewodniczącą nie byłam, bo ja w ogóle się na takie funkcje zupełnie nie nadaję, nie wiem. Wydaje mi się, że była taka sugestia, żebym ja była, ale nie, to nieważne zresztą zupełnie. Byłam wiceprzewodniczącą, czy tam przewodniczącą jakiejś sekcji, nie wiem, sztuki czy czegoś. No, wszystko jedno to było małe ciało, pani Teresa Prekerowa była aktywna. Było to małe ciało i tak naprawdę aktywność Jana Jagielskiego w sensie no, poznawania, zbierania materiałów, a Hanni Schmalenberg w sensie kontaktów z konserwatorami, prawda, wtedy, kiedy było szukanie kogoś, to nagrobki może odrestaurować, to były te najistotniejsze momenty i tak co jakiś czas się do jakiejś konkretnej rzeczy jakaś inna osoba przyłączała. Też żeśmy jakieś takie rzeczy typu flash mob organizowali, tylko na małą skalę. No, że na przykład pewnego dnia sprzątamy i odkopujemy te macewy, które tam były w kwaterze pierwszej pokryte, no leżące, takie pokryte jakąś darnią. No i żeśmy trochę tego odkopali, trochę się z tego znalazło w tym takim, na obszarze tego niedoszłego mauzoleum. Nawet tam chyba ze stoi było ustawionych. Po czym, zresztą bardzo ładne niektóre, z takimi nieczęstymi płaskorzeźbami, jakieś wiewiórki tam były, no przepiękne gryfy, przepiękne liternictwo. No a teraz tam ta wielka budowla powstała i jakoś tam te nagrobki, nie wiem, będą gdzie indziej umieszczone czy coś. Także jakieś takie momenty z
spontanicznej pracy wspólnej w terenie też były. No i zabiegi o no jakiś status dla tych cmentarzy, rozważania, spotkania właśnie w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami, z jakimiś władzami, spotkania, kontakty z tymi, z architektami, z konserwatorami zabytków z innych miejsc, na przykład z Adamem Pękalą z Radomia. Bo tak poza tym tośmy, bardzo ciężko było trafić na kogoś, kto uważał, że to jest tak jakby rola państwa się tym zająć, czy też jakichś władz lokalnych. Także to się jakoś powoli wykluwało właśnie na zasadzie jakichś ruchów społecznych. Bardziej, tak jak w Krakowie też. No więc kontakty tego typu były też z Andrzejem Trzcińskim z Lublina. No jakieś były prelekcje, też były współpraca z konserwatorami, którzy jakby próbowali jakby ustalić, w jaki sposób mogą być opisywane nagrobki, czyli taka jakaś systematyka tych elementów tych macew i innych nagrobków. Była też ta akcja zbierania w ogóle danych, a tak. Tworzenia listy, bo tej listy nie było takiej komputery. No nie było, tak, oczywiście. Znaczy myśmy te, w ogóle gdzie istnieją cmentarze, to rzeczywiście myśmy chyba tak dosyć samodzielnie, znaczy my zbieraliśmy i Janek Jagielski zbierał. Potem dopiero może się to rozszerzyło, bo się pojawili właśnie ci jacyś pasjonaci z innych miejscowości, ale systematyczne to jeszcze nie było bardzo, bardzo długo i potem jak zaistniał wirtualny sztejtel, to no tak, to już teraz wszystko wiadomo, teraz można każdy cmentarz obejrzeć dokładnie, stwierdzić o której porze przyjechać, żeby było dobre oświetlenie i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, u kogo jest klucz, a myśmy to wszystko tak po prostu obwąchiwali. Rozpoznanie bojem takie było. No ale to też było pasjonujące. I te listy, tak, no, ja nadal jak gdzieś jestem na jakimś cmentarzu, to robię z tego notatki, także. No i czasem te powroty są też bardzo ciekawe. Też ten apel na łamach tygodnika Solidarność, prawda, który pisał chyba Małgorzata Polecka-Chlebowczyk, tak. Taki właśnie apel o nadsyłanie danych o cmentarzach. Może, kto to napisał, już nie pamiętam. Wiem, że ogólnie tym tropem takich śladów życia żydowskiego to Małgorzata Niezabitowska i Tomasz Tomaszewski podążyli. Oni zresztą no, z wieloma osobami się konsultowali, ale z nami też. I myśmy też im dawali wskazówki, że na przykład właśnie gdzieś tam jeszcze w Dąbrowie Tarnowskiej trafiliśmy na ostatnią rodzinę żydowską i no, oni tam potem dużo, dużo szerzej i dalej poszli w tych poszukiwaniach i oczywiście byli tacy dużo bardziej przebojowi, sprawni jako dziennikarze i Małgosia bardzo ładnie to wszystko opisała, a Tomasz sfotografował. No, tylko książka miała tytuł Ostatni i potem wiele osób się do tego odnosiło, jak oni tak mogli napisać. A wtedy się naprawdę wydawało, że ci Żydzi z małych miasteczek, z których myśmy spotykali, że oni są ostatni. To było dopiero wiele osób, nawet Żydów, powiedzmy takich, nie wiem, no o pewnym socjologu i pewnym historyku powiem, starszych od nas, w tej chwili nieżyjących Żydach, którzy mówili wtedy o nas tak, no, że to jest jakieś
jakieś podróba i Marek Edelman też tak mówił, gdzie się kłócili z Gebertem i z moim mężem. Ale no, tamci, ale Marek no, jest taki sposób miał formułowania i był przekorny, a jednocześnie no, jakby nie stronił od kontaktu z nami. A tamci po prostu uważali, że to jest, no, że to jest zupełnie nieuprawnione, żeby udawać, że my udajemy. A to było, no to się jednak po latach okazało jakieś autentyczne, prawda? No, różne ludzie przechodzą przemiany. Żydzi, którzy urodzili się w sztejtlu przed wojną, czy jeszcze przed pierwszą wojną, a potem przechodzili jakieś przemiany, uciekli z tego sztejtla, tak jak chociażby Anski, wielu jakichś artystów i ludzi kultury czy polityki, też przechodzili przemiany, też nie było tak, że oni zostali, więc to jakby ta poszukiwanie nowych dróg jest jakoś wpisane w tradycję żydowską, a tutaj że była wojna, a potem komunizm, no to oczywiście zasadniczo zaciążyło na tym braku ciągłości. I de facto potem osoby z nieżydowskimi korzeniami i też żydowskimi z tych naszej grupy przyjacielskiej właściwie w bardzo podobny sposób musiały od zera zaczynać tą drogę i poszukiwania. No oprócz tych kilku, które miały tam taką ciągłość rodzinną wiedzy, a to, no to jest taka specyfika, która się przydarzyła w tej części świata. No i cóż na to można było innego zrobić, niż zainwestować własne życie. No, brzmi górnolotnie oczywiście, ale ja, nigdy nie było tak, żeśmy tak postanowili, będziemy teraz odtwarzać i zapełniać tę lukę, tylko to się tak działo, się rozwijało. Z archiwum IPN wiem, że komitet był przez władzę niezbyt mile widziany, prawda? Że to pisała też pani Lena Bergman, że tę waszą listę cmentarzy żydowskich uznano za działanie wrogie. Czy może pani jakiś wątek tego nastawienia władz i waszej działalności w tych warunkach jakoś rozwinąć? No to było głównie takie jakieś napotykanie na mur. No tak jak w wielu właściwie to może nie było tylko specyficznie w sprawach żydowskich, ale ludzie, którzy próbowali coś sami tak, prawda, oddolnie stworzyć, to no, po prostu mieli ręce związane. No było takie poczucie, że nam władze nie sprzyjają i że się nic nie da ruszyć. Ale myślę nawet, że na te nasze spotkania żulu, że tam się w sumie przekradły jakieś osoby, które nie były zaproszone, ale to nie była na tyle taka działalność ważna, żeby się na jakieś poważniejsze prześladowania. Raczej te same osoby, jeśli uczestniczyły w tym, prawda, takim ogólnym no, podziemiu, ogólnopolskim, to raczej były narażone. No, tam męża kłopoty i z pracą w Warszawie i z wyjazdami, to pochodziły z jego działalności nieżydowskiej. I właściwie to długo trwało, zanim to się odblokowało. Ale oczywiście poczucie niemocy było, to, że nie ma żadnej takiej ułatwionej ścieżki dla nas i przychylności. To tak. Dziękuję za rozmowę.